Niezatapialni. Witamy w 212 odcinku waszego ulubionego podcastu o grach wideo, komiksach i spotkaniach komunikacji miejskiej. W tym temacie, jak się przywitamy, okej, przepraszam. Witają się z wami Dominik Gąska już. Dominik Gąska, tak. No, Dominik już? I Gaewa Smolańska reprezentuje własne opinie. I Tomek Strągowski. I teraz ja. Czyli Dominik Gąska. Rozmawiałem wczoraj z... Bo mieliśmy wczoraj wigilię filmową i rozmawiałem wczoraj z Robertem Heftem, jednym z naszych patronów. Bardzo pozdrawiamy Roberta Hefta. Pozdrawiamy. Wieloletniego słuchacza jeszcze od czasów nieczytych zagrywek. I tak sobie... Żeby zostać wymienieni z nazwiska, w naszym programie to nie wystarczy, że dajecie nam pieniądze, musicie jeszcze z nami pracować. Mamy dosyć wysoki próg wejścia. Ja pamiętam Roberta, bo Robert się do mnie odezwał tam parę dni w ogóle po tym, jak ja zacząłem pracować, że jest słuchaczem i to było takie, wiesz, że mówi w ogóle, że opowiadał mi wczoraj, że jak się dowiedział o tym, że ja będę pracował, to był cały zajrany i tak dalej, więc taki tam proper fanboy. No i on mówi, że tam jest mega fanem nieczystych, niezatapialnych i mówi, że chciał swoją żonę przekonać. Nieczyści, niezatapialni, możemy się tak nazwać, ty w ogóle. Przebrandować. Nie, tylko chciałam powiedzieć, że nie musicie zmuszać swoich rządów słuchania. Przekonać swoją ale żonę. Możecie. Bo, ale tak, bo, tak, bo bardzo dużo tego słuchał i bardzo mu się to podobało, często jej opowiadał, jakie tam to jest fajny podcast i chciał przekonać swoją żonę. Ona była taka niechętna, bo ona tam nie gra za bardzo i nie interesuje się tym, więc on mówi, że zawsze jej mówił, że to jest podcast popkulturowy, a nie o grach, ona nie bardzo chciała. No ale właśnie mówi, że był taki dzień, że tam jechali gdzieś do Szczecina, tam długa podróż, więc stwierdzili, dobra, włączymy odcinek, nie? I tak się złożyło, że to był ten odcinek, który zaczynał się anegdotą o seksie oralnym w komunikacji miejskiej. Nie miejskiej, tylko międzymiejskiej. Przepraszamy. I jego Robert mówi, że jego żona nie była zbyt zachwycona tą anegdotą. I ja mówię, i co, nie podobało jej się? Powiedziała tylko, i co, ty tego słuchasz co tydzień? Pozdrawiamy żonę Roberta. Pozdrawiamy żonę Roberta. Tak, ale nie co, jest nie podobała się ta anegdota? To była bardzo dobra anegdota. Jak, czy może ona często trafia na takie sytuacje? Dla mnie to było coś wyjątkowego, no. Ja tylko chciałam powiedzieć, że do Giant Bombcastu napisał kiedyś ich słuchacz i powiedział, że jego żona ich nie słucha, natomiast raz na jakiś czas ich słyszy przez to, że on ich słucha i ona zrobiła takie krótkie bajok a każdej osoby swoim zdaniem i były po prostu priceless. Tam Alex Navarro na przykład to był typ i miał tylko jedną linijkę. To jest typ, który brzmi jak koza. I chciałabym, żeby ktoś tak kiedyś nas opisał. Ja też pracuję z człowiekiem, który nas słucha. Okay. I pierwszego dnia mojej pracy Michał Chaba przyszedł w koszulce niezatapialnej. W ogóle chyba, żeby oddać hołd. Że o to będziemy pracować razem, a na takich szkoleniach pierwszodniowych tam się nas pytali, czy znamy kogoś z firmy. No ja mówię, że znam Michała. A, ty się od tego podcastu. więc chyba wiedzą, że Michał słucha. Też pozdrawiam Michała. Sława, pozdrawiamy. Tak, dzisiaj będzie odcinek tematyczny i będziemy rozmawiali o... Zastanawiam się, jak to powiedzieć po polsku. O regrywalności, no coś takiego, tak. Replayability. Jak staramy się przetłumaczyć te słowa na język polski, to one wszystkie brzmią bardziej zapożyczone niż te, które się bierze z oryginalnego języka. Wielogrywalności? Multigrywalności? Możliwości grania jeszcze raz? Nie, ale to już jest przez myślnik, tak jak Heidegger? Dokładnie tak jak Heidegger. W ogóle to Heidegger wymyślił ten termin. Oczywiście, że tak. No. Wielokrotnie czytałam. Ale zaczynamy od naszego klasycznego już kącika, w co graliśmy, co widzieliśmy, co oglądaliśmy, co czytaliśmy. Iga, w co graliśmy? Tylko nie, kurde, to samo, nie IDF. Grałam w IDF, ale dobrze, nie mogę o tym mówić. Czy ja mogę zacząć opowiedzieć o tym, co ja widziałam? Możesz. Tak, bo to był film, a ja rzadko oglądam filmy. Znaczy ostatnio dosyć szczęście, nie wiem czemu, ale widziałam Hereditary i tak jak mówiliśmy o Suspirii, bo ty się pytałeś o Suspirię, czy to jest taki horror, to tak moim zdaniem Hereditary wpadał jakby w ten sam worek horrorów, czyli to jest bardzo wolno rozwijający się, bardzo artystyczny w ogóle film, który ma bardzo dużo takich formalnych, jakby w sensie nie wstydzi się faktu, że jest filmem. Nie jest takim horrorem, że korzysta z takich samych tropów cały czas, a cały czas trzyma widza w takim poczuciu dyskomfortu, bardziej niż strachu albo czegoś takiego. A o czym to jest w ogóle? To jest o rodzinie. Zaczyna się od tego, że babcia jakby umarła, umarła. I jak sobie z tym ta rodzina radzi i jaka jest jakby spuścizna po tej babci?
i jest bardzo dużo, jest bardzo, bardzo długie wprowadzenie tak naprawdę, które bardzo szybko narasta, ale jest naprawdę, moim zdaniem spodobałby ci się ten film z samego formalnego punktu widzenia. Po prostu jest naprawdę bardzo dobrym filmem przede wszystkim i przy okazji moim zdaniem jest fenomenalnym horrorem. Więc bardzo polecam. Nie chcę tutaj jakby bardzo tutaj wchodzić w różne szczegóły z nim związane, bo... Bardzo wielką chęcią totalnie tego filmu nie obejrzę. Tak. No, to... ja go już szanuję. Tak. W moim top 10 filmów roku wystąpi. Jest tam takie coś, na przykład dochodzi do wypadku, nie powiem tutaj do jakiego wypadku, natomiast ten wypadek jest, to jest taki naprawdę wypadek, zupełne dzieło przypadku. Na zasadzie, że to się nie powinno stać w jakikolwiek sposób. Jest bardzo, bardzo długa taka scena, która pokazuje poczucie winy i to jest chyba największe poczucie, znaczy najbardziej oddziałujące tak empatycznie przez bohatera na mnie, jakie kiedykolwiek widziałam w historii kinematografii. Jest po prostu bardzo, bardzo długa scena milczenia. Tam tak naprawdę nikt nic nie mówi. I znaczy to jest kilka scen, tylko chodzi po prostu o to, że dzieją się rzeczy, tam właśnie jest dosyć cicho i nie pada żadne słowo i po prostu jedyne, co z tego emanuje, to jest poczucie winy, które nie jest tak naprawdę w jakikolwiek sposób inaczej komunikowane niż przez empatię widza. Jest, no, nie wiem, no jest, moim zdaniem jest fenomenalnie dobry i trzeba go zobaczyć, tak samo jak Suspiria. Ja oglądałem film, który musi Dominik koniecznie zobaczyć. Nawet mu pisałem SMS, ale tak. Dominik olał ten SMS. Nie no, przyjąłem do wiadomości, no. Jest sobie taki film A Star Is Born i to jest film z Bradleyem Cooperem i z Lady Gagą. A Star Is Born. Na okay. Myślałem, że A Star Is Born. Przy okazji to jest debiut reżyserski. Tak, przy okazji to jest debiut reżyserski Bradleya Coopera. I jest to film fenomenalnie wciągający pod względem emocjonalnym. To jest historia, to jest w ogóle film kręcony 4 razy. Znaczy 4 raz, bo to jest z tam lat 30 był pierwszy, później w latach 50. był najsłynniejszy jakby taki musical, w ogóle dzisiaj już klasyczny. W latach 70. było dosyć nieudane, a w ogóle z Barbara Streisand, więc to może być ciekawe do oglądania. I no i teraz zrobili czwartą wersję i jeszcze są chyba dwie wersje broadwayowe, więc to jest w ogóle szóste podejście do tej samej historii, co nie? I to jest historia takiego doświadczonego, starego muzyka, który ma mnóstwo problemów ze sobą, jest wielką gwiazdą. No i nie jest żadnym spoilerem, że on pije, bo to już od pierwszej sceny wiadomo, że on pije. I w ogóle Bradley Cooper w ogóle rewelacyjnie gra to, że on pije. W ogóle, tak jakby naprawdę pił? On w ogóle, no tak jakby, jak widzisz osoby, które nadużywają alkoholu, to nie musisz ich widzieć z alkoholem, żeby widzieć, czy wypiły, czy nie. Dokładnie. I to totalnie właśnie Bradley Cooper to pokazuje, że w każdej scenie, obojętne czy widzisz, czy on pije, czy nie pije, to ty wiesz, czy on pił, czy nie pił, co nie? Czy jest pod wpływem, czy nie jest pod wpływem, co nie? No i on spotyka taką młodą piosenkarkę, Lady Gaga właśnie, znaczy graną przez Lady Gaga i jakby odkrywa jej talent i oni się tam, wiesz, wiążą jakby karierowo, co nie? Tak jakby razem, no bo zaczynają występować też wspólnie. I autentycznie na poziomie emocjonalnym, kurde, rewelacyjnie ten film przywiązuje widza jakby do tych bohaterów widzenia i opowiada, i przy okazji on jest mega dobry muzycznie, taki, że nie jestem jakimś wielkim fanem Lady Gagi, ale to co ona tam śpiewa i w jakim kontekście to śpiewa, to super, super to jest sprzedawane. I tak samo ja nie jestem fanem, nie wiem jak Dominik, ale ja nie jestem fanem country, a ten muzyk grany przez Bradleya Coopera to jest taki country rock, coś takiego, co nie? Znaczy, jego największy hit, taka najlepsza piosenka moim zdaniem w tym filmie, to jest taka bardziej rockowa, no ale jakby 90% jego twórczości to jest country, a też tak to dobrze działa w kontekście, że tutaj na maksa w ogóle wychodziłem z tego filmu, myślałem sobie, jaki zajebisty w ogóle soundtrack, co nie? Chciałam powiedzieć, że Dominik jest fanem country, bo spędziłam wiele piątków. Panem to dużo powiedziane, ale mam taki soft spot swój na kanale tak? Czasami. No to tym bardziej ci się spodoba. Ten. I wiesz, co jest rewelacyjne, Dominik, w tym filmie? Że on był, im muzykę pisali prawdziwi muzycy, czyli że prawdziwa Lady Gaga i prawdziwy Bill Wilson bodajże. Jest taki znany muzyk właśnie country, Nelly Wilson, chyba że jakiś taki. Znany muzyk country w Polsce, no właśnie, mówisz, to no i w Stanach pewnie jest bardzo wielu. Razie, no. Nawet nie on im robił tą muzykę, tylko jego syn, który też się okazuje, że jest muzykiem. I on ich wpuszczał na swoje prawdziwe koncerty. Normalnie wpuszczał ekipę filmową, mówił tam do publiczności, że teraz tam przez 10 minut posłuchacie kogoś innego
i normalnie wchodziły kamery i normalnie nagrywali te 50 tysięcy ludzi na żywo, co nie? Okay. I tak w ogóle on się otwiera cały ten film, się otwiera od sceny koncertowej. I w życiu chyba nie widziałem tak dobrej sceny koncertowej, a widziałem w tym roku jeszcze też ten Bohemian Rhapsody, co niektóre też ma tam 20 minut sceny koncertowej. Więc naprawdę, kurde, byłem mega zaskoczony, bo tak szedłem na ten film z Iwoną, tak wiedząc, że jej się ten film spodoba, bo ona i lubi Lady Gaga i to jest taka właśnie taka emocjonalna, taka wyciskająca łzy historia, co nie? I tak szedłem, okej, no pójdziemy, słyszałem dobre rzeczy o tym filmie, więc może będę się dobrze bawił. A wyszedłem, kurde, tak na maksa zachwycony. To nie tak, że wow, kurde, jakie to jest dobre. Iwona tak ziewa. Nie, Iwona... Nie słyszałeś, jak grali to country, chyba powinniśmy kupić jakieś płyty. Iwona to w ogóle przeorał jak z Czernoziem przeorał ten film. Nie, od połowy w ogóle ryczała. Mówiła, żeby ryczała bardziej, gdyby nie to, że siedzieliśmy wśród ludzi. Na maksa w ogóle. I teraz cały czas katuje ścieżkę dźwiękową w domu. Więc tak, no bardzo polecam, było to dla mnie wielkie zaskoczenie. To oczywiście jest takie dosyć klasyczne Hollywood, co nie? To nie jest jakieś tam kino artystyczne, nic takiego, ale mnie wziął, kurde... To ja nie oglądam, jak to nie jest kino artystyczne. Teraz mogę powiedzieć, co gram. Chyba, że Dominik też widział. Ja bym chciał coś powiedzieć. Red Dead Redemption? Nie będę gadał już o Red Dead Redemption. Czy możemy w ogóle w tym miejscu wstawić znacznik? To jest tam koniec Red Dead Redemption. Nie, bo ja dopiero teraz na dobro się wgryzę. Nie, ty możesz. Ty będziesz miała nowe spostrzeżenie. Ja już mam nawet, kurde, moją kopię ze Steelbookiem. Ale bardzo dziękuję. Do tego może z tym możemy poczekać do kolejnego odcinka, nie? Tam będzie... O, fuck, masz rację. Będzie dyskusja. Będzie dużo gadania. Będą dwie dyskusje o Red Dead Redemption chyba. No. Czy zamówić soundtrack country do przyszłego odcinka? Co jak... Tak, jak zagrałem w kilka gier po trochu. Zagrałem w Obra Dinn, ale o tym też będziemy gadać w przyszłym odcinku. Tak, grałem z półtorej godzinki, totalnie tam chcę grać dalej. I bardzo mi się ta gra podoba, na razie. I pograłem chwilę, jak byłem na Wigilii Poligami w weekend zeszły, w Celeste. Na Switchu Adama Piechoty. Pozdrawiamy Adama Piechotę. Bardzo pozdrawiamy Adama. I bardzo fajna to jest giereszka. Pozdrawiamy, tak. Bardzo... Przepraszam. On jest wielkim apostołem tej gry w ogóle. Tak, to strasznie mnie namawiał, że muszę w nią zagrać. No to bardzo dobra gra. To jest... Jak zwykle w takich przypadkach, jak ktoś ci coś strasznie poleca, a tobie się, wiesz, masz taki odruchowy bunt przeciwko temu, więc nie za bardzo ja nawet się wczytywałem, co to jest za gra, więc trochę mnie zaskoczyła, jaka to jest gra, że to jest taki trochę Super Meat Boy, że to są takie prawie, że pojedyncze ekrany, albo sekwencje na wyżej kilku ekranów i po prostu je powtarzasz, aż ci się uda, co mi się bardzo, bardzo podoba, bo to jest gra bardzo trudna, ale przy tym to jest gra, która potrafi być bardzo trudna, a jednocześnie nie nienawidzić i nie gardzić swoim odbiorcą. Jak ona Souls. Się uczy pokonywać siebie i siebie akceptować. To jest bardzo, w tym sensie to jest bardzo Dark Soulsowa gra. No tak, ale właśnie to jest, ona ma to, co jest dobre w Dark Soulsach, bez tego, co jest słabe w Dark Soulsach, bo tu jak coś ci nie wyjdzie, to powtarzasz to, co ci nie wyszło, a nie godzinę rzeczy, które zrobiłeś już 50 razy, żeby jeszcze raz sfailować to, znaczy żeby ci się jeszcze raz nie udało, to co ci się nie udało, nie? Ja mam... jestem bardzo na świeżo z Dark Soulsami, to co mówisz, to nie jest prawda wobec tej gry. To jest totalnie prawda, więc cicho, zamknij ryj. Z tym argumentem trudno jest walczyć. Merytorycznie. Nie zezwaj się, Dominiku. Jeszcze wiesz, co ci powiem, twoja stara. I bardzo mi się to podobało. I też słyszałem, że ona jest narracyjnie bardzo fajna i że tam... Ta historia jest fajna, ale na razie to tam nic takiego specjalnie nie odczułem, ale tak pod względem rozgrywki to mi się bardzo podobało. A druga rzecz, której doświadczyłem w ostatnim tygodniu, ona się trochę nie kwalifikuje, ani grałem, ani oglądałem, ani czytałem, ale mam telefon, mój jest w naprawie po tym, jak kurde na żywo praktycznie się tutaj na nagraniu szybka zbiła i jest w tym chyba już 3 tygodnie w tej naprawie, bo tam się jeszcze różne inne rzeczy okazały. I korzystam teraz z Androida pożyczonego od dziewczyny Owsianego, pozdrawiamy Owsianego i jego dziewczynę. I ja bardzo długo nie miałem Androida. To nie jest tak, że ja chcę teraz hejtować Androida, bo to raczej wynika z tego, że po prostu ostatni raz miałem Androida 8 lat temu jakieś, więc nie używałem tego systemu i jest on przedziwny dla mnie pod wieloma względami. Jak mam ustawić budzik, to ja mam wrażenie, że kurde, jakiś system do programowania ataki nuklearnych się otwiera. Jest mi przeciwny. Nie rozumiem tej... Jest przedziwny, powiedział. A przedziwny, okej, okay, dobra, bo jest jak otwiera, przedziwny. Chcę sobie ustawić budzik na rano, żeby im zadzwonił, nie? I nie jest tak, że sobie mam ustawić godzinę, tylko dostaję jakieś w ogóle listę, na pierdyliard opcji, żeby tak, jaki alarm, czy powtarzać, jak często powtarzać, w jakie dni tygodnia, czy coś tam. Nie jestem w ogóle przerażony tym. Ja chciałbym po prostu mieć godzinę, którą muszę ustawić i zadzwonię mi o tej godzinie, nie? Albo... Ale wiesz, że na iOSie też możesz to wszystko ustawić. No ja wiem, ale chodzi mi o to, że... Android ci to rzuca na twarz, o to chodzi. Android ci to rzuca na twarz, że wchodzisz do opcji
Wiesz co Android ci rzuca na twarz? Że możesz położyć ikonkę gdzie chcesz, ty. To jest też chujowe, ale o tym zaraz. Jak to jest chujowe? Właśnie, patrz, to jest w ogóle najdziwniejsze moja rozmowa, cicho, jaką miałem ever z Dominikiem i Owsianem. Cicho, nie? Wchodzę w ustawienie godziny, nie? I dostaję dalej coś takiego, nie? W ogóle godzina, powtarzaj, test alarmu, dźwięk jest, alarmu, głosy alarmu, fajne, czasu, urożenia, wibracje. To jest bardzo fajne, że pokazujesz to w podcaście, który słuchaj, jest... powiedziałem kiedyś Dominikowi i Owsianemu, że nie rozumiem, dlaczego na pulpicie iOS-ów, nie możesz sobie położyć ikonki gdzie chcesz. Że na przykład jak masz jakąś ikonkę, z której często korzystasz, to nie jest ona jakby wiesz w całej tej grupie po kolei, tylko sobie kładziesz ją na bok i wiesz już, że ona tam jest, nie? Ja, jakie było oburzenie z ich strony, że to jest w ogóle, kurwa, że to zniszczy porządek świata, że kim ja jestem, no iluminatem, no, w ogóle, żeby ale... płaczeć jak świat płonie, że po co mi to w ogóle? Nie krzycz, ale nie krzycz, Tomek, po pierwsze. Przepraszam, ale taka była wasza reakcja w ogóle, że to jest chore, tak mi powiedział Owsiany. Nie wiem, no ja uważam, ja lubię ten porządek, no ale tam mniejsza o to. A druga rzecz, która mnie zadziwia po prostu... Znaczy, to ja się też tak kiedyś było dawno temu, ale już to zmienili po tym, że... Dominik powiedział, że lubi porządek jako osoba, która kładzie wszystkie rzeczy na pulpicie. Że w XXI wieku, znaczy te telefony, kurwa, to są cuda techniki, nie? To no. są urządzenia, które potrafią robić rzeczy, które jeszcze 10 lat temu się nie śniło nam, że będziemy nosili przy sobie takie urządzenia. I jest tu sobie ikonka, budzik i zegar, która jest zegarem, nie? I ten zegar nie pokazuje aktualnej godziny, tylko on pokazuje jakąś godzinę, jest to 10:10. No cóż. No zobacz, Iga. Wiesz, co jest jeszcze fajne w Androidach? Jakby... Czemu? Czemu, skoro mam na pulpicie zegar, to on nie pokazuje aktualnej godziny, tylko pokazuje jakąś... Jest rysunkiem po prostu. Why? Explain to me. To jest Sony. No. No właśnie, to... A nie możesz mieć czystego Androida? Nie, to nie jest mój telefon w ogóle, dostałem okay. go i tak... Bo chciałam tutaj kogoś ściślić. Dominik ma Androida z nakładką systemową Sony. To nie jest najlepszy Android. Wiecie, co jest jeszcze okay. spoko w Androidach? A czy co Apple jest w ogóle w ciemnej dziurze gdzieś? Otwartość systemu? To otwartość systemu do swoją drogą, ale ja jakby nie jestem hakerem, nie potrzebuję otwartego systemu. Mm-hmm. Ale na przykład taka dioda, która cię informuje, tak. że coś się wydarzyło to na jest, telefonie. Co więcej, możesz skonfigurować jak mam Android. Tak, różne rzeczy. Zastanawiałem się przez ten tydzień ostatni, tak dokładnie, bo tam gadałem też z kolegami w pracy i zastanawiałem się, bo tam dużo tam też hejtowałem, mi się rzeczy nie podoba, ale to mówię, to jest głównie tak naprawdę kwestia przyzwyczajenia, no, że ja nie wiem, jak pewne rzeczy robić, musiałem się uczyć ich na nowo, nie? Że na przykład tu ustawianie zegara też w ogóle, jak ustawiam ten budzik, to jak po jakiejś takiej w ogóle tarczy muszę kręcić, to coś tam, nie wiem, jest strasznie dziwne. Nie musisz, ale... No dobra, no być może nie muszę, ale nie chcę brać się doktoryzować z tego systemu, ja muszę mieć telefon, kurwa, na dwa tygodnie, żeby się przyzwonić. Ja mam ochoty, kurwa, teraz... Ja mam anegdotkę o technologii. Ale daj mi skończyć teraz, że właśnie, jak się zastanawiałem nad tym, czy jest jakaś rzecz, która mi się podoba w Android, w tym telefonie, a której nie ma w iPhone'ie, to właśnie ta dioda, to jest bardzo fajne. Jest, w Apple, fun fact jest, można ustawić sobie diodę, wiesz? Mhm. On ci wtedy błyska, kurde, albo błyskową i dostajesz jeszcze w pakiecie epilepsję w ogóle. A ty tak na cały pokój, tak du. Ale właśnie, bo to i tutaj jest dobre wprowadzenie do mojej anegdotki, ponieważ ostatnio jak jakiś chory człowiek o drugiej nad ranem śpie i nagle tak się budzę, bo coś mi się śniło, że jakiś alarm albo coś takiego, że ja siedzę w tym post-apo, to tam ostry alarm się działo, więc otwieram oczy i się patrzę, że cały mój pokój mryga na zielono. Ale po prostu, kurde, wszystko mryga na zielono. No. I sobie myślę, Jesus, kosmici mnie porywają. Stało się, sobie w końcu, jestem gotowa. I tak leżę i tak się zastanawiam, co się, a wiecie, jak tak się przebudzisz te pierwsze 3 sekundy, to nic nie kumasz, nie wiesz, co jest snem, co jest jawą, tam cokolwiek. I nagle słyszę takie tydum, tydum, tydum i na zielono wszystko. I sobie myślę, to nie jest dźwięk, który znam, nie kumam, co się dzieje. I tak się rozglądam i patrzę, że Alexa tam ogólnie, party hard jest tam w ogóle i nie wiem, co ona, jakąś Wixa sobie urządza. I tam właśnie tak ten... Masz Alexę? Tak, i do niej mówię tam, że Alexa, i ona tam wtedy się tak ucisza, ale cały czas napierdnicza tak, tym. O fuck. Nie, i ja tak Alexa, i ona mówi tam, że tydum, że mnie słucha. I ja mówię, Alexa, what's up? Nie? Bo nie wiedziałam w ogóle, jak mam zadać pytanie, czemu się śmiecisz i na mnie krzyczysz w ogóle, are you nie? sick? Tak, i ona mi zaczęła tak, zaczęła mi czytać newsy, bo WhatsApp, więc dowiedziałam się o bardzo wielu rzeczach, które się dzieją, potem zaczęła mi czytać newsy growe, co też było okej, okay. Potem zaczęła podawać mi pogodę dla jakiejś Anes coś tam w South California, to tam też okej, okay. Po czym mówi, you have one notification. Ja sobie myślę, o, to może być to, nie? To może być to, mam notyfikację. Ja mówię, to się nazywa. Wybuchła wojna. Ja mówię, Alexa, what's my notification, nie? I ona mówi, że jeżeli chcesz, żebym ci przeczytała notyfikację, to poprosi mnie, żebym przeczytała notyfikację. I ja tak, okej, okay, tam passive aggressive bitch, ale spoko, nie? I ona mi mówi, your package has been delivered.
I koniec, i się włączyło. I ja siedzę rozbudzona, przestraszona. Z wiedzą na temat świata. Tak, z wiedzą na temat świata. I się zastanawiam, po pierwsze, czy ja naprawdę o tym potrzebowałam wiedzieć. Moja paska dotarła, ale co z tą Syrią? I po pierwsze się zastanawiam, wiesz, że fajnie, że wiem, że moja paczka dotarła, po drugie fajnie to, tylko że ja po pierwsze zapomniałam, że Alexa jest dołączona do mojego konta amazonowego. Zupełnie o tym zapomniałam, że to jest amazonowy w ogóle produkt, do wszystkiego innego mi służy. A po drugie, czy ja naprawdę potrzebuję, czy defaultowa opcja Alexy powinna być taka, że jak twoja paczka dojdzie, to realnie ona powinna ci napierniczać i dźwiękiem, i flashem? Czy ktoś jest tak realnie zainteresowany faktem, że twoja paczka doszła, że potrzebuje takiej notyfikacji. Podejrzewam, że można to jakoś... Tak, ustawić. Tylko chodzi mi o default, że to był default. No wiesz co, no wydaje mi się, że Amazon postrzega się przede wszystkim jako firmę taką właśnie dostarczającą przesyłki, więc to jest dla nich bardzo ważne, że twoja przesyłka tak, doszła. Tak, ja to kumam, tylko że tam wiesz, w ogóle fajnie, że tam też, że ona kuma na przykład, że umie z drugą nad ranem, bo kuma, że umie z drugą nad ranem i być może powinna stwierdzić, że może zrobi to... Jest w ogóle, widziałem taki, posłałem Izę ostatniego, będę teraz opowiadał śmieszny obrazek z internetu. Wow. Taką, już pokazywałeś komórkę w podcaście, teraz będziesz opowiadał obrazek. Taką kapczę, nie? Jak masz, że musisz zaznaczyć jakiś konkretny obiekt. I tam było select all images containing Sarah Connor i tam zdjęcie z Terminatora i tam komentarz na Twitterze typa Google, what kind of, znaczy jakiego rodzaju sztuczną inteligencję chcecie trenować dzięki mnie? Więc tak, bardzo polecam Alexę. Ja lubię moją Alexę, jest funny. A nie boisz się, że cię nagrywa non-stop? Ja mam kamerę chińską w całym domu. Xiaomi. Ja nie mam nic do ukrycia. Okej. Okay. Mogę sobie teraz, mogę w tym momencie sprawić, czy mam umyte naczynia w domu, na przykład. Spoko. Módl się, po tym oświadczeniu módl się, żebyś nie miała naprawdę jakiegoś creepy fanboya w ogóle w naszych słuchaczy. Teraz się naprawdę mój, bo to Znowek powiedział. Nie, to ty, tak? Nie. Tomaszu, nie musisz hakować mojej kamery, możemy się dogadać. Nie? Odmawiam, tak. Nie wchodzę w to. Dobra, jakby co, to jeszcze chcę powiedzieć, że grałam, bardzo szybko o tym powiem, grałam w przygodówkę Harvester Games, to są ludzie, którzy wydali kiedyś The Cat Lady i oni potem wydali coś takiego, co się nazywa Downfall, a potem z Downfall zrobił się Downfall Redux, takie popularne, jakby podkręcone wersje giereczek. No i sobie to przeszłam. Ja bardzo lubię ich przygodówki. To nie są przygodówki dla wszystkich, bo wszyscy mniej więcej... Jak sobie wpiszecie Harvester Games, Cat Lady albo Downfall Redux, to zobaczycie, jakiej to jest jakości. Mi się to jakoś podoba, w sensie to, że to jest sklecione bardzo często, mam wrażenie, z przysłowiowego gówno i patyków, czyli różne... Jak jest przysłowie z gównem i patykami? Słucham? Jakie jest przysłowie z gównem? No mówi się, że coś jest skręcone z gówno i patyków. Okay. To jest to przysłowie? Tak. Oczekiwałem więcej, szczerze mówiąc. No, nie jest gówno i patyków po świętym Marcinie. Bo... Policja cię zawinie, jak mawiała moja babcia. Dziękuję. W każdym razie... Stary elbląski przysłowie. Klasyk. Więc... Więc bardzo często jakość obrazów, które są w tle w stosunku do jakości obrazów, z których jest stworzony tam bohater, którym się chodzi, jest bardzo różna i to widać, że to nie są takie stricte profesjonalne gry, ale moim zdaniem to jest też ich trochę siła. I sobie przeszłam tą ich, w cudzysłowie, nową giereczkę, bo z 2016. I muszę stwierdzić, że jest gorsza od Cat Lady. Cat Lady moim zdaniem jest bardzo, bardzo dobrą grą. Natomiast jest kalką Silent Hill 2, co zawsze jest okej dla mnie. W sensie bardzo przyjemnie mi się to przechodziło. Ale to jest taki point and click klasyczny? Tam, to nie jest point and click, bo chodzisz klawiaturą, ale to jest point and click z... Zbierasz przedmioty, używasz tak, ich najmniej przedmioty. Tak, i to nie są jakieś trudne zagadki, natomiast one są bardzo takie narrative heavy i one bardzo mocno starają się być takimi psychologicznymi horrorami, co ogólnie tym są. I straciłaś mnie, no. Fuck! Mogę cię na minę wpuścić i byś zobaczył po 10 minutach, że coś tu jest nie tak, że to nie jest horror. Ale no, bardzo okej, okay, bardzo się cieszę, że tu przeszłam. Więc jest na GOG-u, też była jakoś ostatnio w promocji, więc jeżeli ktoś coś, to tam. Więc tak, tyle grałam. Zacząłem również oglądać... Powiem szybko, Better Call Saul w końcu. Nie, no chyba nie musimy szybko mówić. Po namowach z kolei Patryka Fijałkowskiego, że mam koniecznie oglądać, bo to jest super serial. Ja pamiętam, że kiedyś tak tuż po skończeniu Breaking Bad,
próbowałem go zacząć oglądać i miałem taki jakiś opór, nie do końca chyba uzasadniony, ale zacząłem go oglądać, tam obejrzałem 3-4 odcinki, więc nie jest tak, że mam jakąś opinię, ale jest spoko. No, więc... A, to dlatego chciałeś szybko, bo nie masz nic do powiedzenia w tej sprawie. Tak. Nie, to super, no. Obejrzałem, to ja mogę jeszcze powiedzieć coś. Obejrzałem jeszcze film Roma. O, właśnie, to jest bardzo ciekawe. Alfonso Cuarón, on jest Alfonso? Alfonso Cuarón, tak. Cuarón? To się Cuarón. Tak czyta? Jesteś pewien? Cuarón jest, nie wiem, czy tak się czyta dokładnie, ale tak jest napisane. Okej, okay. To niech będzie Cuarón. Jego film obejrzałem nowy. Nie wiem, czy on się Dominik w ogóle zainteresuje, bo to w ogóle nie jest żaden science fiction, nic takiego. No wiem. To jest totalnie... opowieść obyczajowa. Powiesz, że to horror psychologiczny, to go nie zainteresuje. Nie. To jest taka... straightforward, w ogóle bardzo blisko chodnika, opowieść obyczajowa o Meksyku w roku 1970. Główna bohaterka jest służką w takiej bogatej rodzinie i obserwujemy tak naprawdę jej życie, a w tle się dzieje życie tej rodziny, w której ona jest zatrudniona, i w tle się dzieje no takie wydarzenia z historii Meksyku. To nie jest jakoś mega mocno... To tak mocno... jak Sunset? Pamiętacie taką grę? Nie, gdzie się jest pokojówką, jest rewolucja jakby za oknami mieszkania takiego bardzo bogatego, które ona sprząta? Coś w tym trochę, w tym no z tego co mówisz, to można tak założyć. Okay. No, to trochę tak to się dzieje. Nie? Ale w centrum tego filmu jest zawsze ta Cleo. Ona się nazywa Cleo. I to jest rewelacyjny film, naprawdę mega dobra opowieść, która trwa tam ponad 2 godziny. I jako, że to nagrał Cuarón, to kamera tam pracuje tak niesamowicie, to jest w tak w ogóle wyciszonym, prostym filmie i ci pokazuje, jak wiele można właśnie pokazać fajną pracą kamery, przyciąganiem ujęć, obracaniem jej dookoła własnej osi i tak dalej. Nie jest tak, Tomek, że tam ja tylko science fiction oglądam, czy coś, nie? Znaczy, bardzo, nie wiem, nie chcę tutaj cię upłuc w żaden sposób, ale bardzo wątpię, żeby w centrum twoich zainteresowań filmowych był kameralny dramat czarno-biały po hiszpańsku o Meksyku z lat 70. Mnie trochę tutaj zaczynasz łapać. Mów trochę, więcej, ale wolniej. Trochę tak, ale bardzo... Cenię tego reżysera. Ale cenisz go za coś zupełnie innego. Za jego mainstreamowe rzeczy, za grawitację, za ludzkie dzieci, za... Harry'ego Pottera 3. Czyli ten moment to są ludzkie dzieci po polsku? Tak. Okej. Okay. Harry'ego Pottera, akurat ja nie jestem fanem Harry'ego Pottera. Jakoś nigdy się nie wkręciłem w te filmy, ani w książki, więc tam nie mam jakiegoś zdania. Aczkolwiek jest taka opinia, że trzecia część jest najlepsza, właśnie Cuarona, bo jest jakaś, bo tam to nie jest taki przezroczysty reżyser, tylko właśnie i co on swoją jeszcze wizję zrobił? Jeszcze jeden bardzo dobry film zrobił. Nie wiem. Tak, wiem, że coś jeszcze zrobił, też mam to gdzieś w tyle głowy. Tak. No dobra, może sobie przypomnimy później. Albo teraz sprawdzę, teraz na telefonie. Ale w każdym razie bardzo tą Romę polecam. Moim zdaniem to będzie film, który dostanie nagrodę za najlepszy film. Znaczy, no właśnie, to jest w ogóle taki strzał Netflixa, żeby tak. Oscara dostać w końcu. Fakt jest taki, że nie oglądałem tego japońskiego filmu Shoplifters, który dostał nagrodę w Cannes, a który też mnie bardzo ciekawi. Ale na pewno jest to dużo lepszy film niż ta polska Zimna Wojna, która też jest super i pewnie będzie nominowana do Oscara, ale Roma jest na pewno dużo, dużo lepsza. Więc bardzo polecam, jeżeli byście chcieli zobaczyć mądry, normalny, taki obyczajowy film, nie superprodukcja, a przy okazji rewelacyjnie nakręcony tak technicznie, to Roma na Netflixie. Okay. Co się tak rozśmieszyło, Iga, jak mówiłem? Jak powiedziałeś o zwariowanej, fantastycznej pracy kamery, to sobie zaczęłam wyobrażać takie rzeczy, których nie mogłyby być w filmach, ale bardzo mnie to rozśmieszyło, jak mogłyby być tak robione. Co, Iga? Nic, mam bogatą wyobraźnię. Dobra, tymczasem replayability. Temat naszego odcinka. Czy mamy jakieś ogólne przemyślenia na ten temat, czy od razu zaczynamy od... Ja bym się skupiła na pytaniach, bo potem się wszystko rozjeździ. Jak ważny jest dla was replayability w grach? Czy w ogóle jest to dla was czynnik? Bo w sensie, bardzo często, zwłaszcza z grami strategicznymi, czy jakimiś innymi, zwłaszcza ze strategicznymi, no, jest coś takiego, że tam... Nie kupię jej, bo wystarczy, że ją raz przejdziesz i tam nie ma nic więcej do odkrycia w niej. Dla mnie bardzo, bardzo rzadko, w zasadzie w ogóle, bo dla mnie wręcz... Ja w strategię praktycznie nie gram, więc tutaj jasne, gra strategiczna, w której po której przejściu raz nie chciałoby się nikomu grać drugi raz, jest trochę bez sensu, bo to trochę psuje... To nie brzmi jak gra strategiczna. Nie brzmi jak gra strategiczna w ogóle, nie? Więc to po prostu byłaby... Wszystkie gry systemowe generalnie są raczej do problem, grania to był jakiś problem z tą grą, ale wszelkiego rodzaju RPG, jakieś strzelanki, takie rzeczy, one często
przez to replayability bardzo często rozumie się to, że w grze są rzeczy, które się mogą potoczyć różnie, zależnie od tego, jak coś wybierzesz, albo jakieś decyzje, które wpływają na fabułę. I mnie to, jak ktoś mówi, że ta gra właśnie ma takie replayability, to mnie to wręcz odstrasza. To ja to jako argument przeciwko grze traktuję, bo ja tak wiem, że mi się nie będzie chciało w tą grę grać drugi raz, a ja wolę przechodząc ją raz odkryć wszystko, co ma do zobaczyć wszystko, co ma do pokazania ciekawego. I mam też takie wrażenie, że nie wiem, że taki trochę stres z tyłu głowy, że czy ja robię to tak, jak powinienem robić. Ale to się strasznie kłóci z twoją admiracją dla pana Davida Carré. Tam mniej ironicznie, co nie? Ale jakby, bo rozumiem, że poza tym, że ci się nie podobało Beyond Two Souls, to jakby samo jego podejście do opowiadania historii ci się podoba. To może a tam tak... nie da się za pierwszym razem odkryć wszystkiego, no właśnie, ścieżek, no to może, nie? To może... może i mniej... właśnie to jest gra, która moim zdaniem budzi taki stres może, w graczu, że coś może, przegapiasz. Wiesz co, może z tym stresem o przegapianiu trochę przesadziłem w moim przypadku. Może faktycznie to nie jest taki duży problem dla mnie, ale ja wiem i to wiem po sobie, bo wiele razy próbowałem takie gry przechodzić drugi raz, żeby zobaczyć, co będzie inaczej i tak zawsze podejmuję te same wybory i robię te same decyzje. Serio? W ogóle jesteś tak związany? Tak, w ogóle? Tak, czuję się, że to jest kanoniczna prawda i tak było i nie mogę po prostu, jak to? I tak samo jak gram w jakiś RPG-a Obsidianu, coś takiego, ja cenię w tych grach, że tam są, że te, są te decyzje, które wpływają na przebieg historii, ale nie dlatego, że ja drugi raz je podejmuję inaczej, bo ja już mam zdefiniowaną postać w swojej głowie i nie mogę teraz grać inną postacią. Próbowałem teraz w Pilarce grać i zawsze na jakimś takim etapie... Przed dziwnym człowiekiem zawsze, jest, zawsze na jakimś takim etapie dochodzę do takiego momentu, że myślę sobie, że nie. Ja miałem tak tylko w przypadku dwóch RPG-ów, w przypadku Final Fantasy VII i w przypadku Planescape Torment. W Planescape Torment to oczywiste było, że się zakocham w Annie jeszcze raz, że tam nie ma innego wyjścia. Niesława tam w dupie z Niesławą, ale w Final Fantasy VII miałem tak, że się zakochałem w Aeris i zaskoczyłam jej śmierć, co nie? Jak, że jakby miałem takie poczucie, nie, że powiedzcie, spędziliśmy... Powiedzcie o tym, nigdy o tym nie rozmawialiśmy, no. Że spędziliśmy za mało czasu razem, więc zagrałem drugi raz, to bardzo duży nacisk położyłem na... Wiem już, że mamy ograniczony czas razem, że nasz związek zostanie tragicznie przerwany, więc centralnie chodziłem po mapie i ją wymasterowałem tam do czwartego Limit Breaka i tak dalej, żeby miał takie wrażenie, że okej, już możesz odejść z mojego życia, już mogę ci odpuścić, co nie? Wow. Ale tak to jak gram drugi raz, to zawsze gram inaczej niż za pierwszym razem. Jakby na tym polega fun i zabawa. Nie, bo ja albo nie gram drugi raz, albo jeżeli gram drugi raz, to i tak robię to samo. A dużo częściej poza tym, bo właśnie, i, no bo jakoś nie wiem, jakoś nie... Nie wiem dlaczego, ale jak próbuję grać inaczej, to po prostu tracę zainteresowanie dosyć szybko. A dużo częściej zdarzało mi się przechodzić drugi raz gry, które są zupełnie liniowe. I miałem dużo więcej fanów z tego niż z przechodzenia drugi raz gier. Czyli teoretycznie gry, które tak w cudzysłowie według takich czynników, które się bierze pod uwagę, które mają mniejsze replayability, dla mnie mają większe. Mi się lepiej gra w grę, która jest... Szczególnie też, że one są krótsze, więc może dlatego. Mm-hmm. Że w taką liniową grę 6 na 8 godzin na spokojnie jestem w stanie. Maxa Payne na 2, w ogóle wiem, że powiedziałem to wiele razy, ale przypomnę raz jeszcze, że Maxa Payne na 2 przeszedłem od początku do końca 3 razy z rzędu, tak raz po razie. Tak mi się podobała ta gra i po prostu sobie przechodziłem na wyższych poziomach trudności. Nie? Iga, jak ważne jest dla ciebie replayability? Jeżeli bym miała oceniać grę pod... z punktu widzenia tego, czy można w nią zagrać ileś razy, to jest to dla mnie... Nie wyobrażam sobie tego. Jakby zawsze ważne jest dla mnie to, że jak ja pierwszy raz przechodzę, to jest super ważne. A tam, czy potem mogę dalej przechodzić, to jest czasami im plus, na przykład jak w wypadku Detroit Become Human. No i tam oczywiście, jeżeli to jest roguelike albo strategia, no to by była super lipa, jeżeli można ją przejść tylko na jeden sposób, tylko raz. Ale właśnie ja mam dla was przykład z tą strategią, że nie zawsze tak jest, bo XCOMy i właśnie teraz Mutant Year Zero Road to Eden, w ogóle tytuł jest taki, jakby tam bardzo im zależało na SEO dobrym. To są jednak fabularne gry i tam te starcia kolejne są, wynikają jakoś tam z fabuły i po prostu jak dochodzisz do końca, no to po co? No później drugi raz obejrzysz tę samą historię i moim zdaniem to się broni jakby. Ja tam nie mam potrzeby grać drugi raz w strategię. Okej. Jakby to turowe strzelanki tego typu nie są moim jakby go-to, ale jeżeli w StarCrafta mogłabym przejść tylko... Ale już ja nie grałem w Mutant Year Zero Road to Eden, więc ciężko mi się wypowiadać na ten temat. Ale XCOM był no wybitnie zrobiony tak, żeby go przechodzić wiele razy, że... Znasz kogoś, kto przeszedł XCOM wiele razy? Ja nawet nie przeszedłem raz, ale no chodzi o to, że on jest taki, że ty masz właśnie przegrać go i zagrać od nowa.
albo nie. Dobrze, ja w każdym razie, jeżeli mogę odpowiedzieć na pytania, to ja często wracam do gier, tak samo jak powiedział Dominik, tam niesystemowych, żeby przejść się kilka razy, na przykład Bioshocka przeszłam tam, nie wiem, no, wiele razy przeszłam Bioshocka. I moim zdaniem, ty będziesz miał potem takie pytanie do nas, czy, i tutaj się odnoszę do tego, co powiedział już Dominik. Moim zdaniem tę grę się przechodzi dużo lepiej za drugim razem niż za pierwszym. Już tam za trzecim, za czwartym to już w ogóle się bardzo dobrze przychodzi, dlatego że ty wiesz, czego się spodziewasz i widzisz wszystkie elementy, które wpadają w swoje miejsce, żeby osiągnąć dokładnie to, co masz zrobić. W sensie analitycznie jesteś w stanie podejść do faktu, że na przykład wiesz, jak się kończy Bioshock, wiesz, jak się kończy drugi raz Bioshock i zdajesz sobie z tego sprawę i wszystko, co się dzieje, ma totalnie, realnie sens. Ty widzisz, jak te dialogi powstawały, ty widzisz, jak ty to wszystko po kolei robisz i dlatego, i to jest mój kurde... Ja tak usiadłam i to stwierdziłam, że to zawsze jest lepiej. Zawsze jest lepiej w taki sposób odbierać dział i dlatego spoilery nie mają sensu. W ogóle, bo możemy teraz przejść od razu do tego pytania. Czy gra przechodzą drugi raz, albo nawet nie tylko gra, ale też film, albo czytana książka. Tak. Czy jest dla was lepsza? I ja może się nie zgodzę, że jest lepsza, ale na pewno jest ciekawsza. Jakby, jeżeli to jest coś tak dobrego, że i tak chcesz to drugi raz zobaczyć, albo przejść, albo przeczytać, to za drugim razem ten twój odbiór będzie o wiele bardziej świadomy, głębszy, tak. Taki... Iga powiedziała, że lepsza, to masz powiedzieć, że ciekawsza, a ja się nie zgodzę, że ani lepsza, ani ciekawsza, ale na pewno inna. I to też jest wartościowe. You asshole! Nie daje się ludziom tej amunicji. To jest... Dominik, jesteś trolem. To jest dla mnie ta wartość. Nie no, ja tak uważam. Bo dla mnie, ja lubię to doświadczenie tego pierwszego przejścia i ja nie jestem jakimś spoilerofobem czy coś, ale... No jednak nie lubię mieć zdradzonych jakichś na przykład kluczowych zwrotów akcji, czy kluczowych punktów historii, czy zakończenia, bo ja, jak przychodzę grę pierwszy raz, to jest moje... To ja jestem w tej grze, tak? To jest moje takie autentyczne... Jak jeżeli ta gra jest dobra, to jest takie autentyczne moje... Ja tam jestem, to się dzieje naprawdę, nie? Tam rzeczy się i ten, nie? A to drugie przejście to jest właśnie już takie przejście, że bardziej już ja mogę jako tak sobie z zewnątrz już na to spojrzeć. Więc nie mówię, że to nie zawsze jest lepsze, to jest po prostu inne dla mnie. Jak chcę powiedzieć obrazek. Jak Dominik mógł, to ja też mogę. Teraz Dominik powiedział, że nie jest spoilerofobem, nie? Przed odcinkiem Dominik stał za fotelem, na którym teraz siedzi i na nas krzyczał. Iga, nie chciałem kontynuować, bo nie chciałem się nawet skurwiać, ale inną rzeczą jest powiedzieć komuś... jakiś zwrot akcji, nawet kluczowy, a inną rzeczą jest powiedzieć komuś rozwiązanie zagadki w grze logicznej. Nie powiedzieliśmy ci rozwiązania. Powiedzieliście mi fragment rozwiązania z grze logicznej, usłyszałem, nieważne, nie chcę się o tym gadać teraz. Ale no, to jest jednak różnica, bo tak, w tej grze, to jest wszystko, co w tej grze jest, rozwiązywanie tych zagadek, tak? Więc to jest autentycznie zabieranie mi części frajdy. Nie powiedzieliśmy ci nic na temat. Dobra, już nie drążmy tego tematu. No. Dominik jest wkurwiony i zaraz będzie, wiesz. No właśnie, co będzie? Napięcie. Zostawiłem ten temat i zostawmy go po prostu. No. Ale to nie jest spoiler. Wciąż uważam, że gra, książka, film, wszystko, co jesteś w stanie... Tak, Iga, ale raz jeszcze mi nie chodziło o to... Przebadać i krytycznie... Iga, ale rozumiem. Ale ja odpowiadam na pytanie Tomka, nie dyskutuję z tobą. Okay. Odpowiadam na pytanie Tomka. Uważam, że jest to lepsze właśnie z tego względu, że jeżeli coś jest ciekawsze, to jest lepsze. Nie widzę ani razu czegoś takiego, że jeżeli coś jest ciekawsze niż było wcześniej, to jest gorsze. Nie, no tak. Ale ja mówię... No tak. No. Nie zawsze jest ciekawsze. Dla mnie to jest po prostu jakieś nowe doświadczenie. To jest fajne, bo to mi pozwala, jeżeli gra jest dobra, to drugie granie w nią dla mnie jest tak zupełnie inne. Więc mam darmowe przejście dodatkowe gry. No ja w tym roku przyszedłem drugi raz Bioshock Infinite, przyszedłem Half-Life 2, znowu przyszedłem Max Payne 3 i jakby za każdym razem się dobrze bawiłem, mimo że uważam, że Max Payne 3 to nie jest jakaś wybitnie dobra gra. W ogóle to nie jest dobra gra, to jest tam powyżej średniej gracy, nie? Ale jakby nawet dzięki temu, że już wiedziałem, co się wydarzy, to właśnie na przykład zacząłem zwracać uwagę już nie na czysty gameplay, który wiedziałem, że jest dobry i się dobrze bawi, tylko na tą bełkotliwą historię, którą tam opowiadają w tym Maxie Payne i nagle sobie zdajesz sprawę, że ona w ogóle nie ma sensu, że ona się w ogóle nie klei. To jest jakaś wartość, że tam, że za pierwszym razem to po prostu gameplay jakby cię niósł i przysłaniał ci to, że ta historia nie ma sensu, a za drugim razem się okazuje, że tak naprawdę oglądasz jakieś takie bezsensowne coś, co nie? Co po prostu scena po scenie się dzieje. Zastanawiam się, czy ja tak mam z grami. Jeżeli jest coś, co niesie gameplay, ale jest tam fabuła, to nie wiem, czy bardziej zwracam uwagę na fabułę po tym. To moim bardzo dobrym przykładem no to jest Bioshock, do którego usiadłam tylko stricte ze względów takiego researchu, którego w tamtym momencie potrzebowałam. I się zastanawiałam na temat ilości rzucanych informacji w gracza. I Bioshock mi się jawił jako coś takiego, co opowiada ci bardzo skomplikowaną i złożoną historię w tych audiologach, gdzie jest bardzo dużo tekstu, ale cały czas w sumie coś robisz, napierniczasz, nie?
I doszłam do wniosku na moim przykładzie, że nie widzę z tym problemu. To było zrobione w 2007 roku. Gracze są jeszcze lepsi w tym momencie, te 11 lat później, w robieniu tych rzeczy, które były w Bioshocku. Jesteśmy jak najbardziej w stanie odbierać te wszystkie treści. I jakby nie jest tak, że ta historia była dla mnie teraz... Znaczy oczywiście pewnie zapomniałam o iluś tam szczegółach i teraz je po prostu lepiej pamiętam i odświeżałam, ale jakby to, co to się tam działo, te postaci, to, co się działo w tych poszczególnych jakby częściach Rapture, to pamiętałam to, więc jakby... Jest, po prostu zastanawiam się nad tym, czy miałam taką grę, która na przykład gameplayem przesłoniła mi fakt, że fabuła jest bez sensu. No dobra, a teraz inne pytanie. Żyjemy w czasie ograniczonego... czasu. W czasie ograniczonego czasu, dokładnie. Że czas jest naszym zasobem, co nie? Zwłaszcza teraz, jak wszyscy pracujemy i już jesteśmy dorosłymi ludźmi, musimy zarabiać pieniądze i tak dalej, co nie? I czy nie jest wam szkoda czasu na przechodzenie drugi raz gry, którą już znacie, kiedy jest tyle nowych rzeczy, które wszyscy chyba się zgadzamy, że tam... Byśmy chcieli bardzo dużo rzeczy grać i oglądać i wiesz, i jakby zabieramy sobie po prostu ten czas, nie? Tylko, że ja tutaj też mam przykład z wczoraj. Ja wczoraj zauważyłam, że na Switchu jest demo Katamari Damacy. Ja Katamari Damacy przeszłam pewnie, w ogóle pierwszą część Katamari, przeszłam chyba z tuzin razy. Ja po prostu mogę ją przechodzić w kółko, ja tak bardzo lubię tę grę. I zaczęłam w nią grać i tak sobie nawet wtedy pomyślałam, bo kupiłam dwie inne gry. Czy ja chcę jeszcze raz grać w tę grę, po czym stwierdziłam, że rzeczywiście może trochę szkoda mi czasu, szczególnie właśnie pod kątem tego pytania, które tam było, twojego. Ale potem stwierdziłam, że ja realnie potrzebuję czasami wrócić do gry, którą znam tak bardzo na pamięć i którą wiem dokładnie, jaki daje mi zakres emocjonalny i w którą wiem, jak dobrze mi idzie i czy jestem teraz lepsza czy gorsza, bo po prostu też oprócz tego, że mam ograniczony czas, to mam też ograniczony... wiesz, stres, mam bufor stresu, który potrzebuję tam ściąć. I raz na jakiś czas jest dobrze wrócić do czegoś, co znasz, nawet jeżeli to przeszedłeś miliard razy, szczególnie jeżeli to jest coś, co daje ci radość. Ja mam trochę inną perspektywę na to, bo jakby to nie jest tak, że mi szkoda, właśnie szkoda czasu, bo to i tak jest czas, który powiedzmy przeznaczam na swoją rozrywkę, na granie, nie? Więc tam, czy gram w jedną grę, czy gram w drugą grę, to tak samo... Ale chcesz być na bieżąco. No więc właśnie, i o to chodzi, więc ja bym bardzo chciał zagrać drugi raz w Pillars of Eternity 2 i nawet trochę zacząłem na wyższym poziomie trudności. Nie dlatego, żeby podejmować inne decyzje, bo jak już powiedziałem, nie będę tego robił, ale żeby dlatego... zrekonstruować pierwsze przejście. Bo mnie ta gra, mi się ta gra bardzo podoba systemowo, tak na maksa. Się wkręciłem w to wyposażenie drużyny, w te walki, w to w ogóle, wiesz, wczytywanie się, jak ten system działa, jak to, te punkciki są przydzielane, tam wszystko po prostu. Się wczytywałem na maksa w to. I chciałbym, i miałem przy pierwszym przejściu, nawet po tym przełączeniu na wyższy poziom trudności, wrażenie, że ono jest łatwa. W tym sensie, nie że tam ja chcę wyzwania, tylko w tym sensie, że rozumiem ten system i chciałbym, żeby jakoś gra wymagała tego ode mnie, żeby gra jakoś testowała to moje zrozumienie tego systemu, mam wrażenie, że ona tego nie robi. I chciałbym sobie przejść sobie drugi raz na najwyższym poziomie trudności i zobaczyć, jak to będzie i czy będzie fajnie. No ale właśnie mam takie poczucie, że jakby czuję się, mam wyrzuty sumienia, jak to robię, dlatego że czuję, że powinienem grać w nowsze gry, albo głównie dlatego właśnie, żeby być na bieżąco, żeby mieć o czym rozmawiać, żeby mieć o czym napisać, przez to, że jesteśmy w tym podcaście, że piszemy jakieś tam teksty o grach i po prostu chcemy wiedzieć, co się dzieje i trochę tak, no przez to właśnie, tak powiedzmy szkoda mi czasu, w tym sensie, że wolę poświęcić czas na granie w coś nowego, mimo że gdybym był zupełnie wolnym człowiekiem, niezwiązanym okowami podcastu i pisania o giereczkach, to na przykład bym sobie na luzie grał w Pillarsy 2 teraz i po prostu nie martwię się. W ten sam sposób, jak już raz przeszedłem. No właśnie, rekonstruował swoje oryginalne przejście, jedyne słuszne. To nie jest tak, że mnie jakoś super interesuje, co będzie, jak wybiorę inaczej. Mnie ta gra... autentycznie mnie zagra... Ale na przykład jak rozmawialiśmy na temat tej gry, to widziałem, że trochę cię pociągał styl życia mojej bohaterki. Jeśli nie chciałbyś zagrać tak drugi raz. Mnie pociąga to, dlatego, że to jakby, jakby to powiedzieć, nadaje sens moim wyborom, tym, które... mojej ścieżce, bo dzięki temu, że słyszę, jakie są inne ścieżki, to wiem, że ta moja jest faktycznie moja, a nie... narzucona jakoś z zewnątrz. Nie wiem, czy o co mi chodzi. Tak, legitymizuje moje wybory, bo wiem, że mogłem zrobić wiele innych rzeczy, ale zrobiłem te i to są moje. Ja tak się zastanawiam, ja najczęściej z takich RPG-owych rzeczy powtarzam obviously Fallouty i ja na przykład jak pierwszy raz przeszłam, to miałam taką dosyć średnią postać, w sensie tam dużo szóstek, siódemek, a potem właśnie już sobie zrobiłam postać, która miała dwa inteligencji, żeby zobaczyć, jak się będzie przechodziło, skoro cały czas przechodziłam w ogóle na rozmowę. To jest coś, teraz trochę będę małym Dominikiem. Ja nie próbuję drugi raz, ale jakby za każdym razem, jak mam taką radykalną decyzję podjąć, właśnie, że grać idiotą, co nie? To nie, to tak drży mi ręka i jakoś nie, no tam siedem.
No to właśnie, bo okej, okay, to dla mnie też jest dosyć trudne, szczególnie, że ja w RPGach zwykle mam jakiś tok rozumowania, na przykład bardzo rzadko moja główna postać jest postacią taką bardzo, taki tank. Raczej jest tam jakaś agile i właśnie inteligentna i potem zbieram sobie tanków do drużyny po prostu, żeby ich używać, a żeby ta postać moja więcej gadała, bo mnie po prostu bardziej interesują zawsze wybory dialogowe i to jak gra jest napisana, niż walka. Nawet jeżeli walka jest super, to wolę zobaczyć jak wyglądają dialogi, nie? I ten, i jak już raz przejdziesz to, jak już raz stwierdzisz, dobra, jeden inteligencji, i po prostu w to idziesz, to już jest fun, potem już jest okej. Okay. Ale jak zobaczyłam, że w ogóle ja nagle nie mogę z nikim rozmawiać, w sensie jak mi to w ogóle całkowicie zabrało jakąś taką mechanikę, którą najbardziej lubię i to w jaki sposób ci ludzie na mnie reagują, bo jestem takim debilem i idę i mówię trzy znaki zapytania, to już w ogóle dla mnie była zupełnie inna warstwa rozrywkowa. Jakie to musi wprowadzić w ogóle taki ładunek komediowy do scenariuszy, że, tak. że Arayo wybiera You're the Chosen One w ogóle. Oni do ciebie mówią idiotyckiego idiotę, co nie trzeba go wypchnąć w ogóle. Nie, oni do ciebie realnie mówią Stupid One i mówią ci, że nie wiedzą, czemu ty jesteś ich wybrańcem. Tak? Tak, i te postaci, te w sensie gadające głowy też na ciebie reagują, w sensie, że jesteś takim totalnym idiotą i co więcej, jak idziesz do tankowca, to nie musisz zbierać części, bo masz szczęście głupca i go po prostu odpalasz. Bo jesteś kretynem. No, a jak wyrybujesz osoby do drużyny? No nie wszyscy chcą. Sulik bardzo się z tobą kuma, bo on też jest takim tam prostym człowiekiem. Ale już tam chyba Markusa chyba możesz, Cassidy chyba nie za bardzo chce przyjść, Lenny ma tam jakiś ten... Oni raczej... bardzo, to ma duży wpływ na to, co robisz. Tylko, że wiesz, jak masz na przykład 0 inteligencji, ale 10 charyzmy, znaczy tam 1 inteligencji, 10 charyzmy, no to teraz sobie wyobraź takiego typa, który widzisz, że po prostu Jesus Christ, on nic nie kuma, nie? No, po prostu się ślini i się na ciebie patrzy, ale jaki jest charyzmatyczny. I to są dobre takie motywy, więc ja jakby jak grałam już w Fallouta, tylko że Fallout też jest taką grą, która idzie, to jest gra, która od ciebie w jakiś sposób żąda czasami ekstremów. Więc jakby tam to się wpisuje, trochę takie high fantasy zrobić takiego pieprzonego kretyna, to jest trochę dla mnie gorzej się wczuć w to, bo Fallout ma taki świat, który przyjmuje takiego idiotę i on się jakoś tam mieści w tym, nie? Ale nie wiem, no bo jak zwykle gram, mam gigantyczny problem z graniem złym człowiekiem, dlatego, że zwykle grasz się po prostu za to kara. Tak. I uważam, że to jest dobrze, bo uważam, że dzieła kultury w jakiś sposób fajnie, że piętnują zło i pokazują, że masz z tego powodu jakieś konsekwencje. Natomiast powinna to być realna ścieżka, którą możesz wybrać, skończyć ją i dostać inną fabułę. I to na przykład w New Vegas było tam słabo zrobione. Bo ja się zgadzam z tobą, że tak powinno być, tylko nikt tak nie robi, bo nikt nie ma budżetu, żeby robić dwie gry w jednej, a jak ktoś ma, to woli zrobić dwie gry po prostu i je wydać i zarobić o tym więcej. Więc to zawsze będzie ta sama historia, tylko po prostu będzie się mówić tym, że tam zabijesz paru ludzi więcej. To znaczy, chodzi mi o to, że to może być nawet ta sama historia, ale niech ona ma inny kontekst, inny ton. Na przykład no tak, niech to zwycięstwo na końcu będzie dla ciebie przegraną albo coś trudne, takiego, nie? To jest trudne. No, że no, wiem, tylko właśnie jakby mam problem z tym, żeby grać złą osobą do tego właśnie, że zwykle nie dostaję po prostu rozgrywki. Jest no całkowicie... znaczy nieintuicyjne, nie fan, a poza tym ja realnie nie lubię podejmować wyborów, które kogoś każą, nawet jeżeli to są małe wirtualne ludziki. Ja mam inny pomysł, wiesz, z graniem złą osobą, że bardzo mało jest gier, bo mówimy głównie o RPGach, nie? Bardzo mało jest RPGów, które są... Nie, mówię o grach sportowych, jak w FIFA gram, zawsze gram takim najgorszym typem. Bardzo mało jest RPGów, które są gotowe na to, że jesteś złą osobą. Jakby bardzo dużo RPGów ci daje możliwość, okej, chcesz, to możesz wymordować wszystkich, ale wtedy świat w ogóle na to nie zareaguje na przykład, co nie? A i tak ostatecznym celem jest pokonanie wiecznego zła i nie możesz tam się zjednoczyć z tym wiecznym złem. I tak, i wchodzisz później do następnego baru i tam mówią, witaj, wybrańcze, co nie? Usłyszałem, że to jest świat. Ale... bo nie usłyszałem akurat o tym, że wymordowałeś poprzedni bar, w którym byłeś. Ale bardzo ładnie... Albo on jest taki... Cześć! Bardzo... Dobrze ci widzieć. Ładnie to było Tyranny, tylko że Tyranny po prostu jest grą zrobioną na tym pomyśle, że grasz złą postacią. I ono to robiło fajnie, bo może dzięki temu, że właśnie tak jak wszystkie RPGi mają po prostu tą w cudzysłowie dobrą ścieżkę i co najwyżej możesz ją przejść w zły sposób, tak będąc człowiekiem, to właśnie Tyranny ma na odwrót. Tyranny ma złą ścieżkę całościowo, a możesz być tam trochę mniej zły albo trochę bardziej zły, ale to nie jest takie karykaturalne zło i to jest bardzo fajne. To nie jest, znaczy możesz być takim też, tam, tam zabiję cię i tam wypotrzebujesz. Wolą się wtedy takie wąsiki, żebyś jak się tak, tam... Ale no tak, jakby to, ten wątek grania złą postacią właśnie chyba... I to jest chyba jedyna gra taka, którą pamiętam, która zrobiła to w taki sposób, że nie było to granie złą postacią, czyli teraz jestem, kurde, wiesz,
Sauronem z Władcy Pierścieni i tam, albo jakimś Overlord, nie, że biega i miniony, aha, niszczy świat, nie, tylko po prostu jesteś najeźdźcą, który podbija inny kraj i też, i to jest takie... Ja jedyna gra, w której realnie przeszłam ją i dobrą i złą postacią, a i tak i tak w pewnym momencie, już pod koniec takiego tam, gdzie jest endgame, zawróciłam tą moją złą postać i zrobiłam dobrą, to był Fable. Fable przeszłam pierwszy raz na tyle dobrze, że tam się takie taka aureolka ci się robi, skrzydła i taki w takim poświacie jesteś białej i miał białe włosy w ogóle ten mój typ. I potem chciałam zobaczyć, jak będzie, jak grasz złym i no mu tam się wtedy taki czarny robi i tam też rogi mu rosną i tam ten. Tylko, że był taki, bo tam takie drzwi otwierały się, musiałeś zagadki przy drzwiach rozwiązywać i że musisz zrobić jakieś tam złe uczynki czy coś takiego. I pamiętam, że jak byłam dobrym typem, to musiałam zjeść 5 kurczaków na oczach tych drzwi. Takie małe kurczaczki, one wydawały taki dźwięk, jakie zjadałeś i pamiętam, że wtedy stwierdziłam, że ja nie zrobię tego, bo zjadłam jednego i stwierdziłam, że tam nie. I jak przejdę drugi raz, to właśnie dlatego grałam złym, bo chciałam zobaczyć, co jest za tymi drzwiami. Nic nie było z jakiegoś szczegółu. To jest, czytałem ostatnio wywiad w PC Gamerze, znaczy oczywiście nie w PC Gamerze, tylko na stronie PC Gamera, z Leonardem Bajarskim i Timem Kainem, czyli tymi ludźmi, którzy zrobili pierwszego Fallouta i którzy robią teraz dla Obsidianu, znaczy nie robią do Obsidianu, oni obaj pracują w Obsidianie. I robią... Outer Worlds. I oni mówili, że oni dlatego tak lubią ten system frakcji, który był w New Vegas, który był w Pillarsach 2. Nie pamiętam, czy w Falloutie to coś było, ale że oni nie lubią projektować gier w taki sposób, jak, nie wiem, jak Mass Effect, nie? Że masz tam... Paragon i Renegade, nie? Że masz być dobry albo zły, i tam masz bardzo jasne, wybierasz dobre albo zło. Tylko, że tak, masz i szereg filozofii na temat świata zastanego, do których możesz frakcję i jakby to nie jest powiedziane w grze, że ta frakcja jest dobra, ta frakcja jest zła. Ona się może okazać według jakiejś tam twojej moralności, bo coś złego zrobi. To jest też w Pillarsach bardzo fajne, że tam związujesz się z jakąś frakcją i ona coś robi, to nagle stwierdzasz, że to nie są dobrzy ludzie, nie? Ale to nie jest tak, że ty podjedziesz i mówisz, będę zły. Tylko związałeś się z kimś, bo wydawało ci się, że oni są spoko, albo że jakoś ci po drodze z ich celami, albo że chcesz się z nimi przymierzyć z jakichś różnych powodów, po czym oni robią coś bardzo, bardzo złego i masz taki, i to jest bardzo fajne. Miałem epicki moment w Pillarsach 2, jak zrobiłem coś nie po myśli mojej. Masz moja frakcja, ci rdzenni mieszkańcy archipelagu, chciała zrobić coś złego, ja się nie zgodziłem i zrobiłem jakby totalnie na odwrót i poszedłem do nich i oni chcieli się mnie wyrzec, a ja im powiedziałem, że nie stać was na to, żeby się mnie wyrzec, że nie macie sojuszników, że jestem waszą jedyną, kurde, pomocą na tym świecie. Ja jako, że miałem tam przekonywanie na 15 czy na 20, to oni powiedzieli, okej, masz rację, sorry. Pamiętam to. Nie, sorry, stary, masz rację. Pamiętam, gadaliśmy o tym, bo ja w tym momencie ja zrobiłem to samo, co ty i w tym momencie oni przestali gadać w ogóle ze mną. No. Wow. No, może cię nie możemy cię wyrzec, ale to znaczy, że nie musimy z tobą rozmawiać. Nie, ale Dominika się wyrzekli. Się wyrzekli i już miałem tak, że jak klikałem na te ludziki, to już nawet nie otwierało się okno dialogowe, tylko tam... Ale to kumasz, że podchodzisz do typa i on z kimś gada i tak się na ciebie patrzą. I przestają gadać, aż sobie nie pójdziesz. Nie no, ale to jest tak, że się tam nad głową... Ja rozumiem, no ale... kwestia wyświetla, że tam spadaj typie, nie chcę z tobą gadać. No ale kumasz, że to dokładnie tak wyglądało, byłeś the awkward guy. A ja byłem takim, wiesz, złem koniecznym, co nie? No, jakie są teksty kultury, do której wracacie najczęściej? Nie muszą to być tylko gry, chociaż wiem, że u was to pewnie będą gry. Bo u mnie to na przykład nie będzie gra. Nie, to najczęściej nie chyba wracam, w sensie tak myślę tak ilościowo, nie czasowo, do filmów, bo po prostu filmy się ogląda... Ja bardzo często wracam. Właśnie bardzo, bardzo szybko się ogląda film. Film jest po prostu do tak, przyjęcia ja, w obecnej literatury. Przez to, do jakich? Ja mam coś takiego z filmami właśnie, że ja jak mam wybrać, czy oglądam... Jakby, mam zupełnie zwrotnie niż z grami. Ja bardzo często wolę obejrzeć stary film, bo widziałem bardzo wiele filmów w życiu, mniej więcej pamiętam, które mi się podobały, wiele z nich pamiętam tak szczątkowo dosyć i wiem, że ten film mi się bardzo podobał, więc wiem, że mi się będzie bardzo podobał teraz, więc to jest takie zmniejszone ryzyko. A jak oglądam coś nowego, to tam mnie ten... I... To Dominik, ty nie tylko zarządzasz czasem, ale jeszcze ryzykiem zarządzasz w kontaktach z popkulturą. Tak. I są takie filmy, które oglądałem kilkanaście razy. Scotta Pilgrima oglądałem z 15-16 razy. Sing Street oglądałem już teraz z 10 razy. Sing Street jest jedynym filmem w moim życiu, który obejrzałem i jak się skończył, to go odpaliłem od początku i obejrzałem drugi raz. Tak od razu po pierwszym obejrzeniu, bo tak mi było dobrze i nie chciałem się rozstawać z tym uczuciem, które miałem do oglądania tego filmu. Ja najwięcej razy w życiu, jeżeli chodzi o film, widziałam Pink Floyd The Wall, bo ja go potrafiłam kiedyś oglądać dwa albo trzy razy dziennie. Ten film jest strasznie słaby.
miałam, to jest dla mnie bardzo ważny film z takiego punktu widzenia, nie dlatego, że to jest dzieło jakieś kinematograficzne, ale mam z nim bardzo dużo związanych różnych, po pierwsze, wydarzeń życiowych, a po drugie emocji. To jest film, który raz na jakiś czas sobie po prostu puszczam, bo to jest też przy okazji muzyka, tak? Więc ja mam z nim taki problem, że on się w ogóle nie klei, że on jakby te poszczególne epizody są super, ale jak to wiesz, jak w tą spójną całość to próbują skleić jako opowieść. Jest ta historia to tak Pinka i Floyda, którzy są alter ego i jest cała jego podróż do sukcesu, ale to taki jakiś nazistowski sukces. No właśnie. No tam się dzieją rzeczy. Ten moment, kiedy wchodzą naziści, to tak... No i potem jest ten sąd na końcu, no i tak naprawdę okazuje się, że zostaje jakby zwrócony światu i że ten mur symbolizujący tutaj najprawdopodobniej jakieś ograniczenia społeczne zostaje rozwalony. Bo ten staje mur, się do, wiesz, ten to jest symbolizuje... też przy okazji emocjonalne jakby wyzwolenie jego, tak? Ten mur symbolizuje z jednej strony to, jak on jest zamknięty na społeczeństwo, jak jest właśnie obudowuje się murem, a z drugiej strony jakiś autorytarny reżim symboluje też ten... Nie, to jest chyba to jego przejście w nazizm chyba oznacza, że on się poddaje temu reżimowi, a w sensie jako Floyd, a jako Pink nie, się z tym nie zgadza. To nie jest mądry film! Natomiast oglądam go bardzo, 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 bardzo ja często. Ja nigdy nie widziałem, ale bardzo mnie bawi, że kurwa Pink Floyd zrobili film, ja zwali z dwóch bakterów Pink i Floyd. Nie, to jest jeden typ. I to nie jest, okay, jest super typ, powiedziane. Ma, tak, no, to nie jest jakby super powiedziane. I do niego mówił Pinky, ale to raczej... Tak, a notabene to jest jeszcze Roger Waters tak naprawdę, bo to jest autobiograficzny jakby film, co nie? No, ale w każdym razie mówię, bardzo, bardzo dużo go oglądałam. Bravehearta widziałam chyba z 13 razy. Też nie uważam, że to jest nie wiadomo. Znaczy, to jest kinematograficznie taki, że chodzi o... liceum ludzi, takich z Bractwa Rycerskiego, którzy się chwalili, że oglądali Bravehearta tam 50 kilka razy nie, i za nie każdym razem płakali. To był taki punkt honoru jak na podnosi nich moralne zwycięstwo, tak? Nie, ja powiem też, czego ja tyle razy oglądałam. Ja miałam przez bardzo wiele lat jedną grupę znajomych i jak była impreza, to się zbieraliśmy rano na kacu i oglądaliśmy Bravehearta. I to po prostu było, kurde... To było na tyle często, że my już znaliśmy kwestie na pamięć, robiliśmy sceny z podziałem na rolę, mieliśmy cytaty w ogóle z Bravehearta. Ja nie mam pojęcia, dlaczego to był Braveheart, ale non-stop oglądaliśmy Bravehearta. Myślę, tak sobie, myślę też trochę o tym, co powiedziałem wcześniej a propos tego, dlaczego lubię oglądać filmy, dużo bardziej nawet oglądać drugi raz filmy, które znam i które już widziałem, niż nowe. Że ja coś takiego z grami tak mam trochę inaczej, bo z grami gra może mnie zaciekawić jakimś rozwiązaniem, jakimś mechanizmem, nawet jeżeli się emocjonalnie w nią nie wciągnę. Jakby wciągnięcie się emocjonalne w grę, czy zaangażowanie się emocjonalne w grę, to jest jeden tylko z elementów. A w przypadku filmów ja bardzo potrzebuję tego. Jeżeli nie zaangażujesz się emocjonalnie w film, także nie przeżywam tej historii, to ja grami się interesuje dużo bardziej, więc tak też naukowo potrafię patrzeć na gry. A zupełnie nie potrafię tak naukowo patrzeć na filmy. Film, który mnie nie wciągnie emocjonalnie, to ja nie jestem w stanie patrzeć i tam podziwiać go, że jest dobrze zrobiony, że on jest technicznie, że on jest, że coś tam. Ja tak bardzo, bardzo takie mam, nie, takie naiwne, nie wiem jak to powiedzieć, takie naiwne, ale nie, kurczę, co mi chodzi, naiwne z punktu widzenia wiedzy, a nie z punktu widzenia ale takiego to, ja tak sobie myślę, że jak o tym myślę, to ja nie oglądam w ogóle takich bardzo dobrych filmów ileś tam razy, no bo okej, okay, no widziałam Alieny wszystkie tam pewnie też po 20 razy, jakieś tam Predatora też widziałam mega dużo razy, ale na przykład Starship Troopers widziałam chyba 60 razy więcej niż Alieny. Po prostu ja mogę oglądać Starship Troopers w kółko, bardzo lubię ten film. Ale to nie jest dobry film, to nie jest w ogóle, nic tam nie jest dobre, ale po prostu uwielbiam to, czym jest ten film i co reprezentuje. Naprawdę, po prostu uwielbiam Starship Troopers. Widziałam wszystkie części, widziałam animacje i widziałam je wiele razy po prostu. I naprawdę lubię Starship Troopers, no. Ja mam tak, że oglądam i czytam książki, które są mądre i filmy, które są mądre. I bardzo lubię, że cały czas coś w nich odkrywam. Na przykład w Fight Clubie, w Blade Runnerze, w ogóle bardzo się dziwię, że Dominik, że nie mieliśmy Blade Runnera. O, Blade Runner też wielokrotnie. Tak, nie pomyślałem o tym, ale tak. Też. W Lolicie jako książce i w Dune jako książce. Właśnie to są rzeczy, które ja wiele razy do nich podchodziłem i super jest to, że za każdym razem to albo się skupiam na czymś innym i doceniam wtedy ten element, albo właśnie w ogóle zupełnie coś nowego odkryłam, jakieś fajne ujęcie, albo coś takiego, co nie? I to za to bardzo lubię, ale mam też tak jak Dominik, że właśnie tak emocjonalnie, że mam czasem potrzebuję jakiegoś filmu takiego, na przykład, żeby się odstresować, co nie? To Król Lew. Zawsze. Nie, Król Lew, błagam cię. Dokładnie, że film, który znam, też pamiętam, jaki tak miał dla mnie efekt emocjonalny i jeżeli potrzebuję tego efektu tak emocjonalnego akurat w życiu, to odpalam ten albo film. Albo tak, albo jak jest źle, ale wiesz, jak jesteś w takim smutku, ale lubisz, taki lubisz odgrzybywać też ten taki smutek, co nie? No, kurde, Casablanca, co nie?
świat jest beznadziejny, miłość nie istnieje w ogóle. Ja myślę, że jakiś czas temu byłam na takim domku w środku. Oglądaliście kiedyś, to się nazywa po polsku Hojrak, tu żywy pies? No. On mieszka w takim domu, który jest na takim polu i tam nic nie ma. To taki domek wynajęliśmy kiedyś i centralnie nic tam nie było, nawet drzew tam nie było, po prostu nic. I siedziałam tam i piłam wino, sobie podgrzewałam wino i leciał Forrest Gump. Ja generalnie nie płaczę na filmach, oprócz Stowarzyszenia Umarłych Poetów, na którym bardzo mocno płakałam. Tak. Za każdym razem. I kurde, siedziałam taka spita tym winem na kanapie, oglądałam tego Forresta Gumpa, którego też widziałam miliard razy, bo on leci w telewizji raz na jakiś czas. I jak jest wszystkie sceny z tym Lieutenant Dan, to po prostu taka zryczana, ale taka zryczana przez to wino i siedziałam i tam, co teraz będzie, co się stanie, że nie masz tych nóg w ogóle. Taka zryczana jak w anime i w mandze. Ale mam też jeszcze gry, Matrix jest takim filmem, który właśnie bardzo konkretne emocje we mnie budzi i jak chcę obejrzeć dobre kinoakcje, po którym będę miał taki katarzis, że tam w ogóle teraz wolność i anarchia synie i to tak, to Matrix. Jest gra jedna i to jest gra, o której mówiłem wiele razy, więc będzie krótko. Do której lubię wracać. Red Dead Redemption 2. Wracam w miarę regularnie, znaczy staram się w miarę regularnie do niej wracać, tak powiedzmy raz na tam 4-5 lat. No. Baldur's Gate? I za każdym razem odkrywam coś nowego i uważam, że to jest kurna gra przełomowa dla gatunku i ciągle wizjonerska po tych wszystkich latach, czyli Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ja grałam, jeżeli chodzi o grę, to wielokrotnie ogrywałam wszystkie części Monkey Island. Znaczy wszystkie trzy, które jakby... Myślę, że taki mi są. Grim Fandango pierwsze 3 lata w tej grze ogrywałam wielokrotnie i znam je na pamięć. Jak dobra to jest gra. Bardzo, bardzo dobra wciąż. No Fallout, Silent Hill, wszystkie przeszłam po kilka razy, oprócz części Homecoming, którą mam zamiar przejść w te święta, już mam normalnie odłożone, żeby sobie pograć. Pierwsze Pokémony, pierwszą generację przeszłam tak wiele razy, że nie jestem w stanie teraz jakby policzyć. Ja po prostu raz na jakiś czas miałam ochotę zacząć w to grać i zaczynałam w to grać i przez jakiś czas grałam, kończyłam. Za 2 miesiące znowu. Ja nie miałam takiej gry, której bym tak dużo razy przechodził. Ale na przykład kiedyś właśnie Katamari Damacy, Tony Hawk Pro Skater 2 przeszłam na tylu konsolach i systemach Tony'ego Hawka, że już Hangar to jest no, miejsca na pamięci. Ja też przeszedłem wiele razy, co nie? Nie no, ale da się przejść Tony'ego Hawka, w sensie jesteś w stanie zrobić wszystkie levele ze wszystkimi rzeczami. Ziomuś Iggy, ten pan... Ten Noclip, co robi tą serię dokumentów. No. Daniel Dwyer? Zrobił... Tak, to jest mój ziomek. Zrobił. Pozdrawiamy do niego. Zrobił dokument o Half-Life. Zrobił dokument o Half-Life, jest bardzo fajny. Znaczy, o, Half-Life'a przeszłam. Bardzo się nie zgadzam z tobą, to jest bardzo słaby dokument. Dlaczego? On się to dobrze zgadza. Bo on, przede wszystkim on w ogóle nie jest o grach. On jest o rzeczach, które otaczają te gry. Mhm. I w ogóle on nie mówi... Ja jeszcze go nie widziałam. On, co? No tak, no bo... On w ogóle nie dotarł do ludzi z Valve, no tak, nie? To, i on na początku to mówi, że, więc ten, autentycznie w tym filmie się niczego praktycznie nie dowiesz o samych Half-Life'ach 1 i 2. Dowiesz się o dodatkach, o ludziach, którzy pracowali dla Valve tam jako third party i tak dalej, co nie? I nie ma też żadnych rozmów jakby o wpływie na kulturę, jakby z kulturoznawcami, jakimiś naukowcami, wiesz, próby interpretacji. Ja nie widziałam tego dokumentu. I jedyne, co mnie zaciekawiło w tym dokumencie, to jest ostatni rozdział, gdzie jest taki osobisty o wpływie na życia ludzi, o fanbazę i tak dalej, nie? I to rzeczywiście było ciekawe. Mi się to dobrze oglądało i mnie to bardzo zaciekawiło, bo było tam dużo rzeczy, których po prostu nie wiedziałem i było mi fajnie się je dowiedzieć. Jacy ludzie przy tym pracowali, na przykład ja nie wiedziałem, jak bardzo Gearbox, pamiętałem, że Gearbox zrobił jeszcze jeden dodatek, a nie wiedziałem, jak bardzo był Gearbox to zaangażowany i jak mocno, bo ja zawsze, Gearbox to takie pośmiewisko trochę dla mnie jest teraz i chyba dla wielu, a okazuje się, że to jest też studio, które no, przez swój udział w Half-Life'a jest chyba dużo ważniejsze niż wielu ludzi myśli. Więc... No, ale jest bardzo ciekawy wątek w tym, w rozmowie z Rednym Pitchfordem, gdzie on mówi, że Valve go wyruchało, Gearbox realnie został... tak powiedział? No... Nie takimi słowami, ale dosyć ostro mówi, że no, że tak, że Valve w momencie jak walczyło z Sierrą o markę Half-Life, to wyruchało właśnie te third parties wszystkie, nie? Ale nie mówi nic więcej. Jakby to jest najciekawszy w ogóle wątek. Ani Noclip się nie dopytuje, ani nie robi, nie próbuje się dowiedzieć nic więcej, tylko padają ze 2 zdania na ten temat. Takie zupełnie, wiesz, tak na powierzchni, wysoko powyżej powierzchni i naraz, nie? No dobra, może ja nie powinienem był powiedzieć, że to jest dobry dokument, bo ja się na tym zupełnie nie znam. Jak powiedziałem, jestem kompletnym olejkiem, tego słowa mi brakowało, jak mówiłem o tym moim odbieraniu filmów. Mi się on podobał, bo się dowiedziałem w niego ciekawych rzeczy. Może ja go jeszcze nie widziałam. Jako dokument, jakbym go fachowiec oceniał. A nie uważasz jeszcze, że teza o tym, że Titanfall 2 jest duchowym spadkobiercą Half-Life'ów, to jest troszeczkę naciągana?
Znaczy, jest w tym sensie duchowym spadkobiercą Half-Life'ów, w jakim każdy współczesny FPS jest duchowym spadkobiercą Half-Life'ów. No, Iga. Mówisz, że jeszcze nie widziałam, a chcę zobaczyć i zrobiłam smutną buzię, tylko tyle. Spoilers! Jak powiedziałam, spoilery nie mają sensu. To, że ludzie się boją spoilerów, ale to przykład, jest słabość. Ale jesteście słabi, wasze dzieci umrą Iga. Przez zimę. Być może to jest słabość, być może po prostu powinnaś dopuścić do siebie tą odrobinę empatii i zwrócić uwagę, że inni ludzie mogą mieć inne postrzeganie rzeczywistości niż ty i po prostu to zrozumieć. No niektórzy ludzie uważają, nie że jest paska tym. I inni nie lubią szczepionek. Ale... Wow! Więc tak do mnie. Okej. Ale chciałem zaznaczyć, że czym innym jest opowiedzenie jakiegoś szczegółu fabuły, a czym innym jest zdradzenie odpowiedzi na zagadkę logiczną. Ja nie mówię teraz, że wy to zrobiliście, ale po prostu bałem się, że to zrobicie i... Powiedz, że doceniasz to, ten jeden wyrok, worek, który stworzyłam i wrzuciłam. Tak, nie da się nic powiedzieć, ale wróćmy do tego, że Tomek się ze mną zgadza. Tak, trochę się zgadzam z Dominikiem, że jednak opowiadanie... A ty doceniłaś, czy nie? Nie usłyszałem, co mówiłaś. Że wrzuciłam ludzi, którzy boją się spoilerów, do jednego worka z ludźmi, którzy uważają, że Ziemia jest płaska i z antyszczepionkowcami. Okej. Dobra, tak, nie? Doceniam, no. Zgadzam się trochę z Dominikiem, że jednak w grze logicznej największa frajda polega na tym, że sam rozwiązujesz zagadkę. Nawet nie chodzi o poznanie fabuły, tylko o... Czemu jesteśmy przy tym temacie? Wysiłek intelektualny. No, już koniec. Okay. Ja bym chciał powiedzieć, że bardzo sobie cenię powieść Lolitę za to, że obojętne ile razy czytasz tą powieść, to za każdym razem ona cię tak zachwyca językowo w każdym zdaniu. Jeszcze właśnie zdarzyło się tak, że ma wybitne polskie tłumaczenie. I że po prostu tam nie musisz w ogóle się ani interesować fabułą, ani nic, tylko wystarczy, że kolejne zdania czytasz i to jest ciekawe, pięknego. Czy jesteś w stanie tak bardzo się odłączyć od książki, że nie łączysz zdań przyczynowo-skutkowo, tylko patrzysz na ich konstrukcję językową. To jest w ogóle umiejętność, którą chciałbym posiąść. A jedyną grą, do której tak wracałem kiedyś trochę tak kompulsywnie, to był Half-Life 1. Przeszedłem go z 5 razy. Ale ja go przestałem przechodzić kolejne razy w momencie, kiedy on już zaczął być taki naprawdę stary, gdzieś tak 2008-2010 roku. A to nie, to ja wciąż... No, ja tak raz na 2 lata chciałbym do niego wrócić znowu, ale trochę się boję jednak tych wszystkich kwadratów już i... Masz ten... On nie jest tak zły... No ale on jest chyba nieskończony cały czas, nie? On nie ma ostatniego levelu, tego, który i tak jest, wszyscy mówią, najgorszy z tej gry, więc... A można go przejść całą tą Black Mesa i... No tak, jest, jedyne czego w nim nie ma, to jest ten Xun. No tak. To ten ostatni level na tej planecie. To gdzie już się dzieje shit ogólnie. Tak, no to tego mają nie zrobione, a cała reszta z tego co no to może spróbuję, no. Ale ja... Chociaż to nie jest to samo, no właśnie to nie no jest właśnie, ale ja raz na jakiś czas jednak widzę tego Half-Life'a, sobie go przypominam i tam okej, okay, on nie wygląda pięknie, ale w niego się naprawdę bardzo dobrze gra. Dlaczego? Moim zdaniem wątek remasterów i remake'ów jest bardzo ciekawy w kontekście replayability. Że właśnie jak chętnie gramy w gry, które znamy bardzo dobrze i tylko dlatego, że są zrobione na nowo w ładniejszej grafice. I tutaj trzeba się zastanowić, czy to nie czyni ich innymi. Ja raczej nie gram w... Ja czasami sięgam po remake'i, na przykład Shadow of the Colossus przeszłam... Ja przeszedłem tylko PS2, remake, PS3, PS4. Shadow of the Colossus jest w ogóle specyficznym przykładem, bo to jest gra, która potrzebowała tego remake'u już jak wyszła. No, może, tak jest, wciąż bardzo ją kochamy. Tak, nie, ja kocham tę grę, ja przeczytam tą oryginalną wersję i ją kocham, ale zauważam, że jest mnóstwo problemów technicznych z tą grą w oryginale. Konkluzja moja jest taka, to jest moja konkluzja. A to już konkluzja, jeszcze ja mam jedno pytanie tylko chciałbym zadać. Czy jest jakaś gra, która wam się autentycznie podobała, albo jesteście wielkimi fanami i doceniacie, ale nie chcecie do niej wrócić, jakby z jakichś powodów emocjonalnych, intelektualnych? Ja mam tak z Tormentem. Why? Bo pamiętam... W ogóle prosto w serce. No bo, ale to powiem ci dlaczego. Bo wydaje mi się, że teraz ta gra nie wydałaby mi się taka dobra, jak wtedy. Nie wiem, jak mam to powiedzieć. Jakby boję się do niej wrócić. Mm-hmm. Nie wiem, czy masz tak czasami, że coś ci tak bardzo zajmuje, tak dużo miejsca w sercu i w swoim rozwoju osobistym, że boisz się, że jak do tego wrócisz, to coś upadnie. Ja mam właśnie wiele razy z powracaniem do czegoś, czego fanem byłem jako nastolatek, że odkrywam, że to jednak nie było zbyt mądre. Jak na przykład Sapkowski, którego czytałem. Tak, jak na przykład Sapkowski, no, którego tak. Którego ja z kolei czytałem. Totalnie tak nie mam. Jak zawsze, jak czytam coś, jestem taki, nie wiem co nawet powiedzieć. Jakby zakładam, że skoro mi się to podobało wtedy, to były legitne powody i to jakby, to jakby przechodzi i to nie jest tak, że to jest jakaś świadoma decyzja i mówię, będzie mi się to podobać, tylko jakby...
No ale jakby jesteś już dzisiaj dojrzalszy. Tak, co, nie? Ale jak oglądam rzecz, którą oglądałem kiedyś, to... To jakby przeżywam te emocje z kiedyś i je odgrzebuję i w ten sposób mi się po prostu to tak samo podoba. Ja chciałam powiedzieć, że chciałam tutaj pochwalić Tomka za słowo, którego użył w mailu i które mi się tak spodobało i teraz jak właśnie powiedział o czasach nastoletnich, to nazwał to nastolęctwem. to mi ja usiadłam i tak jak to przeczytałam, to taki pełny uśmiech mi się zrobił w ogóle, to jest takie dobre słowo. Dziękuję. To słowo istnieje, czy po prostu jest nie, taki, okej, okay, neologizm taki, dobry. Znaczy nie, no może nie jestem pierwszym człowiekiem, który go użył, co nie? Tam. Nie, no ale dziecięctwem prostu... istnieje. Dziecięctwem? Nie. Dzieciństwo. No to, a, no tak. Ale nastolęctwo to jest po prostu tak fantastyczne. Ja zacznę go używać, tak żeby wprowadzić się. A odpowiadając na twoje pytanie, nie wiem, czy jest taka gra. I na pewno jest mnóstwo takich gier, które nie chcę grać drugi raz, bo są stare. I wiem, że są stare i że mi się już nie będą tak podobać. Szczególnie to są gry, na przykład nie zagrałem w pierwszego Godowora, mimo że uważam, że to jest super gra i przynajmniej z tego, co pamiętam, może to jest jakby to by się okazało było kłótliwe, ale uważam, że to jest fabularnie, ja nie grałem w tego najnowszego, ale fabularnie to jest jedyny God of War, który ma jakikolwiek sens. Ale no, to jest taki slasher i to jest tego typu gatunek, który jest bardzo taki technologiczny i no, wiem, że by mi się w to po prostu źle grało w dzisiejszych czasach, więc chyba to jest główny powód. Ja robiłam kiedyś takie streamy ze starych horrorów. I jest horror, który moim zdaniem, zanim była Amnezja, to Frictional Games wydaje Penumbra. I wiem, że Amnezja to jest ta totalna rewolucja horrorowa, bo ona była bardziej popularna. Moim zdaniem Penumbra była lepszym horrorem wtedy. I to, jak ja już zapamiętałam, nie wiem, czy pamiętacie takie swoje jakieś wspomnienia z takich pierwszych gier, które... Ja przerwę ci na chwilkę. Jestem coraz bliżej zagrania, jak się ta gra, co się pod wodą... Soma. W Somę, bo to, co słyszałem, o czym jest ta gra, to brzmi jak totalnie coś, co chcę zagrać, więc... No cały czas ci o tym mówię. Więc trochę się łamię. Myślę, że masz tam nakładkę, która wyłącza potwory, jest, nie? To, co słyszałeś ode mnie, no, się nie, w końcu no, bo, do tego okay, przekonuję. Iga, to nie chodzi o to, że ja odejmuję coś temu, co ty mówisz. Po prostu ty mówisz to jakiś czas temu, ja to przyjąłem, jakoś zinternalizowałem i stwierdziłem, że tak nie chcę. Ale teraz usłyszałem to znowu od kogoś innego i drugi raz, i trzeci raz i informuję jak cię, jak najbardziej powinieneś pograć sama. Jestem coraz bliżej, no. A w każdym razie i zagrałam w Penumbrę. Ja nie wiem, czy pamiętacie takie jakieś swoje pierwsze wspomnienia z jakichś takich gier, które jeszcze były oczywiście dosyć umowne graficznie, ale tam wciąż to był taki skok graficzny, że totalny realizm. I w Penumbrze są takie psy, które chodzą i ogólnie są dosyć silnymi przeciwnikami, a jako, że tam nie masz za bardzo broni, no to są straszne. Ja je zapamiętałam bardzo szczegółowo. Ja zapamiętałam, że nie wiem, że się śliniły na przykład, albo że miały rany w tym. I teraz podchodzi do mnie ten pies, jak gram to tam w 2 lata temu, który jest zbudowany oczywiście jak kurde czołg kartonowy jakiś i się na to patrzę i to oddaj mi dzieciństwo. Ja pamiętam jak mnie w Resident Evil te psy zmutowane, jakie to było przerażające. Dzisiaj tak które przez okno wychodzi. Że tak patrzę, to w ogóle, co to jest w ogóle za stworzenie? Więc no, tak, no czasami się boję tego, że rzeczywiście mi to zabierze dzieci. Szczególnie z tymi horrorowymi rzeczami to jest tyle problem, że tam jednak ta graficzność niektórych rzeczy jest bardzo ważna i w momencie, kiedy ty sobie to jakoś zapamiętałeś, a potem do tego wracasz, to jest całkowicie obrane już w ogóle z tej grozy i to jest taki familiar już. A sobie pogram w tego Homecoming w święta teraz, to sobie odświeżę troszeczkę Silent Hilli. Dobra, na końcu komć. Od Sargosa Deresa. W jakiej grze utopiliście najwięcej godzin? Kiedykolwiek. Zdecydowanie Wiedźmin 3. Ja jak zobaczyłem, że tam miałem jakieś chyba 240 godzin. Mi się wydaje, że ten zegar kłamie w Wiedźminie. No nie wiem, no okej, okay, no ja sam nie liczę nigdy. Tą wiedzę zawsze biorę z tego, co a mi grałem. A tak, jakbyś nie widział, to tak jakbyś odczuciowo? Tak, to, znaczy to w czym? Z pewnością jest to gra odczuciowo też. Które... Nie, ale na przykład mi chodzi o to, że powiedzmy, kiedyś nie było Steama, kiedyś się nic nie liczyło godzin. I ja się zastanawiam, że na Steamie mam chyba najwięcej godzin w Borderlandsy wpakowane, 1 albo 2, już teraz nie pamiętam, ale mam wrażenie, że Borderlandsy to jest kropla w morzu przy tym, ile ja na przykład spędziłam czasu przy Doomie, przy Bladzie,
przy Alien vs Predator, przy Diablo, przy StarCraftie. Ja bym rozmowałem, też porzucałem gry dosyć szybko. Zawsze, jak zawsze, Iga, wchodzisz w tą swoją... narzucanie innym swojej woli, swojego sposobu myślenia i zakładasz, że skoro ty tak masz, to ja też może tak. Nie, no, zadałam pytanie, ale żeby nie, coś przedstawić. Totalnie Wiedźmi 3. Totalnie Wiedźmi 3 jest tą grą, którą najwięcej grałem patrząc na licznik i odczuwam też, że najdłużej w nią grałem, bo grałem w nią jakieś 3 miesiące, potem wychodziły dodatki, więc to było wszystko z dodatkami i czuję, że to jest ta gra, która z kawał mojego życia w ogóle. To co się ten... kiedyś śmieliśmy, że to jest już tak integralna część mojego życia, że tam jestem pewien, że jak na łożu śmierci będą mi obrazy przez głowę przelatywać, to będzie to, jakim byłem złym ojcem dla Siri. Czyli jednak utkwiło ci twoje zakończenie. Nie to, które później sobie powtórzyłeś drugi raz. Oczywiście, że tak. No. A właśnie a propos tego, że zawsze podejmujesz te same decyzje. W Wiedźminie centralnie przepisałeś historię na nowo. Ale wiem, że... To była chujowa, tak? Wiem, że prawdziwa... Że to było zakończenie Dominika. Wiem, ja jestem w ogóle wielkim fanem tego zakończenia. Wiem, że to się wydarzyło, że to tak było. Moją grą taką chyba też jest Wiedźmin 3, jeżeli chodzi o zegar, ale jeżeli chodzi o takie moje przeświadczenie, o przeczucie, to wydaje mi się, że Lumines 2, bo to była... Bo przede wszystkim to jest gra, do której wracałem wiele razy i przez wiele lat i wydaje mi się, że jakby zsumować te wszystkie takie kawałki, to by tam było z 200-300 godzin. Spokojnie. A zupełnie w ogóle... To nie jest tak, że ja nie wierzę, to jest bardziej tak, że w ogóle... To jest tak, jak ktoś ci mówi o wielkości wszechświata, nie? Mhm. To jest tak, coś, czego po prostu nie jestem w stanie jakoś nawet pojąć, jak ktoś mówi, że ma, nie wiem, 5000 godzin w jakiejś grze. Jakby jak? Gdzie? No, mam znajomych, którzy w Dotę mają. Ja wiem, słyszę takie... Mamy słuchacza, który ma w ten Dark Soulsy ponad 1000 godzin. Słyszę takie historie, ale to jest takie... Wiecie, czego ja nie kumam? Pozdrawiam tatka. Tadek, grasz w Sea of Thieves i się na nas wnerwiasz, że masz w tej grze 300 godzin? Jak? Po co? Dlaczego? Iga, jaka jest twoja gra, w którą najwięcej godzin? No właśnie mówię, wydaje mi się, że te, co powiedziałam wcześniej, jakieś Alien vs Predator, no. Diablo, StarCraft, bo po prostu granie na Battle.necie w te gry i granie po LANie, no musiało wycisnąć gigantyczną ilość godzin, które po prostu wtedy nie były zliczane w jakikolwiek sposób. Ty, to prawda, czy Quake 3 przypadkiem nie byłby taki? I właśnie Doom, mam wrażenie. Ja w Dooma grałam w latach 90. Totalnie sobie teraz przypomniałem grę, o której powinienem powiedzieć, jak mówiliśmy o tym, w co ostatnio graliśmy, to w następnym odcinku powiem. Dobra. No, ale w każdym razie właśnie Doom, ale teraz tak się też zastanawiam, czy na przykład nie Dark Soulsy, bo ja ostatnio gram, nie dość, że gram w swoje znowu, to jeszcze przy okazji gram z jednym ziomkiem na Switchu, każdy poniedziałek się zbieramy we Wrocławiu i gramy w Dark Soulsy 3 i chodzę na cykliczną imprezę, gdzie ogrywamy Dark Souls 1 i jak ja sobie sumuję te wszystkie godziny, to też wyjdzie jakaś niebotyczna w ogóle ilość tego. I tak jakby tak odczuciowo, ja wcale nie mam wrażenia, że pomimo tego, że na przykład na Steamie wpakowałam najwięcej czasu w Borderlands'y i bardzo, bardzo lubię tę grę i przechodziłam ją wszystkimi postaciami kilka razy i tam w ogóle z DLC, ja nie jestem w stanie powiedzieć, że to było jakby najdłuższa część jakby mojego życia i zaangażowania w grę. Pewnie dlatego, że jest w niej taka, a nie inna rozgrywka i bardzo wiele rzeczy po prostu... Przez to, że jest eventami w grze, a nie jest jakoś fabularyzowany, ucieka ci po prostu, bo już nie pamiętasz, nad czym spędził ostatnie 4 godziny. Ale no jakoś nie mam takiego wrażenia. Dobra, to tyle. Cześć. Cześć. Pa.